Cześć wszystkim, dzień dobry wszystkim, dobry wieczór wszystkim. Wraz ze mną są moi wspaniali gracze. Ci sami co zawsze, ale nie w ten sam dzień co zawsze, więc żeby wam się nie pomyliło, dzisiaj gramy Popiół i Róże. A wraz ze mną jest Angela jako Amelia. Agrest jako Roger. I Graszka jako Lucia. Dzień dobry. I witam naszych wspaniałych widzów, radiosłuchaczy i pozostałych widzosłuchaczy. Asandrę, Graszkę, Szopa, Azazela i tyle. I pewnie są też inni, i Gruszka. I zapraszam tak, do sklepiku. Jak coś się będzie działo, to tam możecie wykupić rzeczy i poprzeszkadzać lub pomóc. A jak się coś nie będzie działo, to tym bardziej możecie iść i kupić, a tymczasem my będziemy już zaczynać, gdyż dzisiaj mamy małe opóźnienie, bo mieliśmy zaczynać 13 października o 20, a tutaj już jest 7 listopada. Lekki poślizg. To jest kwartał studencki tak zwany, mogliśmy się wyrobić. Cały miesiąc studencki. Ważne jest zdać sesję, tak? Dobra, lecimy. No. Lecimy, zaczynamy od tego, co się działo poprzednio. A poprzednio działo się to i owo. Na początku działo się to, że było spotkanie. Było spotkanie u Lucy, na które przyszedł trochę wymęczony życiem Roger. A Roger był wymęczony życiem, bo wcześniej połamał biednego pana Azjatę. I jak się później okazało, to nie wiadomo, jak bardzo połamał i na ile pan Azjata się wykaraska z tego lub nie. Natomiast na spotkaniu razem z Rebeką, która jest koleżanką Lili. Okazało się, że Lila to zaginęła i nie ma jej, nie wiadomo gdzie jest. I tak poszukiwaliście wszelakich śladów, wszelakich rzeczy. Było łapanie lisa za ogon, znajdowanie pod drewnianym pomostem elementów poszukiwawczych. Była również rozmowa z bosmanem z portu, panem Bailim w wykonaniu Rogera oraz dalsze poszukiwania, gdzie może być zagubiona dziewczyna. Tak w skrócie. Bo jak ktoś chce więcej zobaczyć, co było, to niech sobie włączy poprzedni. Ale dzisiaj zaczniemy od Rogera. No cóż, jeśli dobrze pamiętam, skończyliśmy tak, że siedzieliśmy w samochodzie Amelii. I jeśli dobrze pamiętam, też Lucia była w dość ciężkim stanie psychicznym po ostatnich znaleziskach. Dobrze pamiętam, czy poknęciłem? Dobrze, była wściekła. Ze stanem psychicznym dobrze. Na pewno... I chyba tak. Tak, bo nawet mówiłaś chyba, że patrzysz się w lusterko na mnie, czy coś takiego. Tak, byliśmy w samochodzie, dobra. Nie, proszę, tak. Ja po prostu nie pamiętam, czy dojechaliśmy pod klub, czy nie. To ja... Jechaliście, ale to będziecie jechać dalej. Dobra. W każdym razie. Roger siedzi na tylnym siedzeniu, opierając się o drzwi samochodu i wyglądając przez cały czas to za okno, to popatrując w stronę dziewczyn i zaczyna się zastanawiać,
Czy to, w co się pakujemy teraz, czy cała ta sytuacja, aby nie zaczyna nas teraz przerastać? Do tej pory to, w co się wpakowaliśmy, to kradzież zabytków, nawet nielegalne wyścigi. A w tym momencie bardzo możliwe, że wplątamy się w sprawę porwania, a może i nawet zabójstwa. Nie do końca mi się to podoba. Tutaj Roger spogląda znowu na Lucję, która prawdopodobnie dalej milcząc patrzy przed siebie i się zastanawia, że nie wie skąd, ale skądś wie, jak ona się teraz może czuć. To dziwne, ale coś w nim drgnęło w momencie, kiedy zobaczył jej wściekłą twarz. Już po informacji, że dziewczyna, która zaginęła, może już nie żyć. Roger siedzi w milczeniu, zastanawiając się nad tym, aż w pewnym momencie zostaje zaskoczony, ponieważ pierwszy raz od bardzo długiego czasu słyszy w swojej głowie głos Surtra. Roger, musimy porozmawiać. W pierwszej chwili Roger jest bardzo mocno zaskoczony, nie dość, że go słyszy, a bardziej to, w jaki sposób go słyszy. Surtr jest dużo spokojniejszy, wręcz w pewien sposób uprzejmy. Trochę niepewnie, ale Roger odpowiada. O co chodzi, Surtr? Widzisz, potrzebuję odpowiedzi na jedno nurtujące mnie pytanie. Doprawdy, bo ja nawet na kilka. Roger, proszę, przez chwilę na poważnie. Powiedz mi, myślałeś kiedykolwiek o tym, dlaczego się z tobą połączyłem? Czy myślałem? Zastanawiam się cały czas, po co żeś we mnie wlazł. No właśnie. To ja ci muszę powiedzieć, że też tego nie wiem. No to pięknie. We dwójkę nie wiemy. Tak, ale przez cały ten czas, jak teraz byłem pogrążony w letargu, rozmyślałem na pewne tematy. Aż wreszcie doszedłem do pewnego wniosku. Rogerze, ty jesteś w zasadzie taki sam jak ja. Chyba sobie żartujesz, prawda? Wiesz, że wlazłeś w najbardziej pacyfistycznego człowieka w tym mieście. Zwłaszcza ten wczorajszy policjant na pewno to potwierdzi, czy tam kto inny, kto cię śledził. Dobrze wiesz, że to twoja sprawka. Sam bym nie miał na tyle siły, żeby nim tak trzasnąć. Roger. Nie. Ja byłem w letargu. Wybudziło mnie dopiero to, jak ktoś wykorzystał moją moc. Dopiero wtedy wróciłem do świadomości. To, co wczoraj zrobiłeś z tym policjantem, to byłeś po prostu ty. O czym ty mówisz? Zastanów się. Zawsze jak ja przejmuję stery, czujesz się jak marionetka nieco. Czujesz wypełniający cię gniew, nienawiść, płomień i tak dalej. Czy wczoraj coś takiego poczułeś? Roger się chwilę zastanawia. W sumie nie. No właśnie. Zastanawiałem się w takim razie, że może w przeszłości byłeś inny. Chciałem przejrzeć twoje wspomnienia, ale trafiłem na coś dziwnego. Jakieś 10 lat temu, to tak jakby cała twoja pamięć została zamglona wcześniej. Jakbyś nie wyparł zupełnie z pamięci to, co się kiedyś wydarzyło. Co się stało, Roger? Nie wiem, o czym ty mówisz. A pamiętasz coś? Pamiętasz coś sprzed 10 lat? Może okres studencki, a może szkolny? Pamiętasz cokolwiek? Surt, przestań. Zostaw moją pamięć i mój mózg w spokoju. Ja bardzo jestem tego ciekaw.
Próbowałem zajrzeć za zasłonę i wiesz, co zobaczyłem? Proszę cię, przestań w tej chwili. Najlepiej jak ci to chyba pokażę. W tym momencie przed oczami Rogera dosłownie przelatują takie jakby migawki, takie pojedyncze obrazy. Tutaj widać jakąś burzę. Tutaj widać szkołę. Tu widać nagle molo na jakimś jeziorze, jakiś księżyc. Widać, że jest zima. Nagle rozpętuje się burza. Widać jakąś dziewczynę. Roger zaczyna mocno trzeć czoło. Widać, że wspomnienia, które nagle zaczynają do niego napływać, sprawiają mu dosłownie fizyczny ból. A co gorsza, migawki wcale się nie kończą. Widzi, jak jakiś człowiek odlatuje od niego. Widzi, jak jego własna pięść ląduje na czyjejś szczęce. Nawet nie pamięta dokładnie tej twarzy. Znowu widzi tą dziewczynę, która była przed chwilą. I znowu. Widzi ją śmiejącą się, widzi ją płaczącą, widzi ją przerażoną, widzi ją pewną siebie, widzi ją roześmianą. W różnych okresach życia widzi samego siebie jakby z lotu ptaka praktycznie. Wszystko nagle zaczyna układać się w jeden wielki galimatias w jego głowie. Wszystkie obrazy zmieniają się jak w kalejdoskopie. Aż wreszcie, trzymając się silnie za głowę, w samochodzie dosłownie zwija się sam w sobie, zaczyna cicho coś stękać, coś wyjękiwać, a w tym wszystkim słychać tylko jedno słowo, które wyrywa się z jego gardła, jakby na siłę wyrwane. Słowo to Alice. I w tym momencie gwałtownie uderza rękami w siedzenie przed sobą, gdzie siedzi Amelia, kierując. Aż obie usłyszałyście to huknięcie o oparcie oraz jak Roger zaczął bardzo głęboko oddychać i dyszeć. Zjeżdżam na pobocze. W pierwszym możliwym miejscu. Roger nawet wam się nie tłumaczy, tylko szarpie się z klamką i wychodzi na zewnątrz. Prawdopodobnie zgaduje, że jak to w naszym mieście znowu pada deszcz. Czemu by nie? Tak. I widzicie, tak, że idzie tak słaniając się dosłownie na nogach i zataczając, jakby był pijany. Bardziej niż zwykle. Aż w końcu opiera się o jakiś mur, głęboko oddycha, pochylając się. Pot się z niego leje strugami, teraz się miesza jeszcze z deszczem, który na niego spada. I bardzo głęboko oddycha z szeroko otwartymi oczami. Wychodzę z samochodu. I na razie z daleka przyglądam się Rogerowi. Roger po chwili prostuje się, odgina się tak w tył. Widać, że cała jego twarz wygląda, jakby po prostu otrzymał potężny cios w brzuch. Jest wykrzywiona dosłownie w bólu i takim cierpieniu najzwyczajniej w świecie. I chyba po prostu pozwala, żeby deszcz mu padał na tą twarz, żeby trochę ochłonął. Ale się ciągle nie odzywa. Roger. Zaczyna przecierać oczy. Widzisz, że jest całkowicie skołowany. On sam nie do końca rozumie, co się właśnie wydarzyło. Po chwili patrzy się też na ciebie i po prostu nie potrafi znaleźć słowa wyjaśnienia. Pierwszy raz w życiu Rogerowi brakuje słów. Nie będę się pytać, czy wszystko w porządku, bo ewidentnie nie jest, ale potrzebujesz czegoś? Ja nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie mam pojęcia. To, co jeszcze Rogera bardziej zaniepokoiło, to fakt,
że Surtr na tą reakcję Rogera gwałtownie się wycofał. Zupełnie jakby się chował przed Rogerem w tej chwili. A co robi Lucia w tym czasie? Siedzi w aucie, gdyż zwróciła uwagę, znaczy no zwróciłam uwagę na to, co zrobił Roger, ale nie wyszłam z auta. Obserwowałam sobie wszystko przez szybę, więc nie słyszę całej rozmowy, ale widzę ewentualne reakcje i to, jak się zachowuje Roger. Ja jestem troszkę nadal w swoim świecie bycia złym, zdenerwowanym i ogarniętym jakiegoś rodzaju w ogóle rządzą zemsty, więc ja chyba wolę nie dokładać swojego temperamentu na ten moment tam. Jak grzecznie czekam, ja siedzę, grzecznie czekam. Generalnie Roger jeszcze się opiera przez chwilę o ścianę, po czym patrząc się tak centralnie przed siebie, tak w nicość zupełnie, unikając wzroku Amelii, po kilku jeszcze głębszych wdechach mówi: Ja coś widziałem. Ale nie mam pojęcia co. To coś związanego z Surtrem? On to wywołał, ale... Ale to... To nie on, to... Powiedz mi, Amelio, jak wiele wiecie o mnie jako mnie? Nie mówię o bieżących wydarzeniach, tylko o tym, nie wiem, przeszłości i tak dalej. Nie musisz odpowiadać. W sumie, jak? Nic. Nic nie wiecie. No niewiele. A wiesz czemu? W tym momencie obraca w twoją stronę głowę i masz wrażenie, że po raz pierwszy, nawet nie masz wrażenia, ty masz pewność, że pierwszy raz w życiu widzisz, że Roger ma autentycznie zaszklone oczy. Nie możecie wiedzieć. Bo ja sam nic nie pamiętam. Nie mam pojęcia, wszystko jakby za mgłą było. Nie mam pojęcia, co się ze mną działo na kilka lat wstecz. Nie mam pojęcia. Nic nie pamiętam praktycznie ze swojego dzieciństwa, a ostatnie, co pamiętam, to to, że się obudziłem po gigantycznym ciągu alkoholowym i rzuciłem się od razu w wir pracy. To wszystko, co są moje najdalsze wspomnienia. Widzisz, że zaciska oczy i nerwowo czegoś szuka po kieszeniach. Widzisz, że dosłownie ręce mu chodzą, jakby miał Parkinsona. Ja podchodzę do Rogera i najpierw wkładam mu rękę na ramieniu i potem tak próbuję go przytulić. Chcę zobaczyć, czy Roger w ogóle da się przytulić, żeby go chociaż trochę uspokoić. Jest dość mocno sztywny, jeśli o to chodzi, ale się nie opędza od ciebie. Drżącą ręką tylko wyszukuje wreszcie tę papierośnicę, wyciąga papierosa i próbuje odpalić, żeby się uspokoić. Ale oczami dalej rzuca na lewo, na prawo, jakby próbował to wszystko połączyć w jakąś logiczną całość. Bo szczerze nie mam bladego pojęcia, jak mam teraz zareagować. Rozumiem, że jakby uświadomienie sobie w tym momencie też, że ty nie pamiętasz, co się działo kiedyś, może być szokiem. I na pewno będziesz potrzebował to na spokojnie, i podkreślam, na spokojnie przetrawić. Więc pytanie, czy chcesz mieć chwilę dla siebie, czy wolisz się na przykład wrzucić dalej w wir pracy, żeby odgonić myśli.
Dosłownie widzisz, jak wypala praktycznie całego papierosa jednym pociągnięciem, wyrzuca niedopałek i mówi: nie mamy czasu na załamania psychiczne. Mamy ważniejsze sprawy na głowie. To nie są ważniejsze sprawy. Nic mi nie będzie. Tyle lat, że jestem. Nie pozwolę, żeby mnie to teraz wybiło. Widzisz, że poprawia kołnierz koszuli. Ogólnie poprawia ubranie, otrzepuje nieco głowę i... może po prostu stąd jedźmy. Im szybciej się czymś zajmę, tym lepiej. Jeszcze raz go klepię po plecach. Aczkolwiek wbrew temu, co powiedział na głos, w myślach cały czas próbuje połączyć ze sobą te wszystkie obrazy, które mu się rzuciły, i przypomnieć sobie, o co chodziło z tym jednym, jedynym imieniem, które sobie przypomniał. Ale ciągle nie ma bladego pojęcia, dlaczego je sobie przypomniał. Ani kim ta osoba była, ani co się wydarzyło. Jeszcze raz, jakie to było imię? Bo ty je wypowiedziałeś. Alice. Tak, na głos krzyknąłem w samochodzie. Mm-hmm. No jeszcze raz tak ostrożnie przyglądam się Rogerowi, jeśli widzę, że się względnie opanował, to idę w kierunku samochodu. W sumie po wejściu do samochodu, jeśli jeszcze zerkniesz nawet w lusterko, to zauważasz, że to jest przedziwne, ale Roger wygląda, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Może jest po prostu trochę bardziej poważny niż zwykle, ale poza tym nic. Mhm. Jakby jedyne, co w tym momencie na to Amelia myśli, to tak, jasno. Uwaga, bo dobrze. Tak, patrzę się też po Lucy, bo widzę, że ona też raczej nie jest w najlepszym nastroju. I tak się poważnie zastanawiam, czy jechanie teraz do tego klubu to na pewno dobry pomysł. Mamy Rogera po załamaniu nerwowym, który ewidentnie coś zobaczył w swoich wspomnieniach i nie jest w stanie zrozumieć co. I mamy Lucię, która ewidentnie jest bardzo emocjonalnie zaangażowana sytuację z zaginioną dziewczyną. Na pewno jedziemy. Tak się po nich obojgu patrzę teraz. Ja przytakuję tylko ci głową. Okej. Okay. Myślę sobie jeszcze dodatkowo, mam nadzieję, że to się nie skończy źle. Odpalam samochód. Jedziemy dalej. Ja tylko pragnę zaznaczyć, iż Lucia, pomimo swojego bycia złą, gdzieś zerka kilkukrotnie podczas drogi w lusterko, żeby zobaczyć, co się dzieje z Rogerem, bo pomimo, że nie słyszała, o czym rozmawiali i nie wie, co dokładnie zaszło na zewnątrz, to odprowadzała ich po kolei wzrokiem, jak wsiadali do auta. I to jest, nie wiem, Roger pewnie by może w tym stanie, w którym jest, może pomyśleć, że jest po prostu nadal zła i tylko tak zerka, bo zerka, ale gdzieś tam w kącikach się jednak czai jakiś promyczek troski, bo Lucia to jest dobra dziołcha, jednak się martwi o ludzi. Roger ekstremalnie spoważniał. Dawno już nie widzieliście tak spokojnego, tak wyprostowanego i tak eleganckiego Rogera jak teraz. Zaczynam się bać. Dobrze. Dojedziemy do klubu. Tak? Do Vision. Tak jest. I chyba plan był taki, że miałyśmy wejść razem z Lucją wspólnie. Potem ja miałam próbować się zakraść na zaplecze. Jeśli się nie mylę. Próbujemy.
Dobrze. Nie pamiętam, jaką mieliście godzinę, ale to było późne popołudnie, a wręcz prawie wieczór. Tak, bo inaczej nie byłoby gdzieś sensu. Chyba 18. Coś mi tego bo inaczej wydawało. nie byłoby sensu jechać do klubu. Raczej miało być. Powinien być otwarty. Dojeżdżacie zatem w godzinie około 19 do klubu. Widzicie, że rzeczywiście jest otwarty. Przed klubem natomiast widzicie również większą liczbę zaparkowanych gdzieś tam samochodów, znaczy większą liczbę, większą niż jakby to na przykład były dwa albo trzy, jest ich więcej niż dwa lub trzy, no tak przynajmniej 8, może 12. Widzicie, że klub znajduje się w dużym budynku. Przepraszam, bo mi się śrubka tu odkręca. W dużym budynku, który można by powiedzieć, że jest na niezbyt piękną bryłą. Raczej proste ściany z jednej, z drugiej, z trzeciej, czwartej strony zapewne też. Chociaż od zaplecza pewnie nie podjeżdżaliście. Widzicie olbrzymi neon z napisem Vision, z okiem w logu, i zauważacie bezproblemowo, że to raczej jest to miejsce, do którego mieliście dojechać. Przy wejściu widzicie, że jest taka pluszowo-czerwona bramka, przy której stoi barczysty mężczyzna w garniturze, w miarę elegancko ubrany. Nie wiadomo, w jaki sposób go wcisnęli to wszystko. I z niezbyt inteligentnym wyrazem twarzy przygląda się wam. Przepraszam, bo może gdzieś pominęłam, czy jest kolejka do klubu, żeby wejść, czy nie ma, nie ma kolejki do klubu, żeby wejść? Okay, nie, o tej porze jeszcze nie ma. Ale może za godzinę już będzie. Taka masz, przez szyby zauważymy, że jest kolejka. W ogóle nas tam wpuszczą? Jeśli nie będą chcieli, zagramy naszym urokiem osobistym. Czemu mieliby nie? Ja mam wrażenie, że to klub ma trochę wyższych sfer. Albo takie odnoszę wrażenie. No dobra, będziemy próbować. Rozumiem, że podchodzicie zatem, gdzie, że pan tak na was patrzy. Dobry? Dzień dobry. Dobry. Witam w klubie. Nie wiem, czy on zasłania całkowicie wejście, czy... Tak, mniej więcej jak on stoi jakby... On stoi mniej więcej w futrynie. Nie ma tam drzwi. Jakby drzwi są niepotrzebne, jak on tam stoi. Drzwi są otwarte do środka. Natomiast jest ta jedynie jakby linka, która odgradza was od niego. Wygląda taką miękką, sympatyczną do pomacania. Pomacaj, Roger. Wiesz, że on tak patrzył na ciebie? Pokiwał ze zrozumieniem. Rozumiem, że to pan. Rozumiem, że pan wpuszcza. Tak, rozumiem, że państwo do klubu. Chcielibyśmy? Mieliście państwo rezerwację? Widzicie, że gdzieś tam sięgnął i za framugi wyciągnął sobie taką dość pokaźnych rozmiarów książkę. I długopis. Tak, tak, mieliśmy. Zostaliśmy zaproszeni przez pana Batesona. Ja co? W tym Bateson. Momencie Amelia wykorzystuje wszelkie swoje zdolności aktorskie, żeby zachować pokorową twarz. Bateson.
A pan Bateson zarezerwował stolik? Nie Amelia, mam propozycję. Może by mu tam wyczarować wizję, że ma gdzieś tam zapisaną rezerwację. Ja nie wiem, o czym oni rozmawiają, kontynuuję. Pan Bateson nas po prostu zaprosił, nie wiemy dokładnie, aha, na ile osób zarezerwował stolik. No, wcale. Amelia. Ale... Ja chyba nie będzie problemem, żebyśmy weszli, skoro pan Bateson nas zaprosił. Woli pani numer nieparzysty czy parzysty? Stolika. Tak, zastanawiam się. Gdzieś z tyłu może tak, żeby było bardziej... żeby mniej osób nam przeszkadzało. Wie pan, interesy. Z tyłu... To 8. Dobrze, niech będzie 8. To stolik numer 8. Jak państwo wejdą, no to są plakietki. Dobrze. To 8. A ja chciałam, bo tam już iluzję zrobić nie zdążyłam. To wpuścił was bez problemu. Idę, wchodzę, mijam go, idę. Patrzę po stolikach. Wchodzicie zatem przez dość długi korytarz. Zanim jednak wejdziecie do stolików, jest szatnia. Widzicie, że w szatni stoi młoda kobieta. Znaczy obecnie siedzi, ale jak z was zobaczyła, to wstała. Dzień dobry, wziąłeś płaszcze? Płaszcze, tak. Tak, tutaj. Wiecie, że wzięła, powiesiła każdy oddzielnie, dała wam numerki metalowe z wyciętymi numerkami. Cyk do torebki na pamiątkę. Aha. I do stolika. Dokładnie. Po kolei wchodząc, widzicie, że na początku są stoliki, jest jedynka, jest dwójka po drugiej stronie, po ukosie, jakby i tak dalej, idąc trójka, czwórka i tak dalej, aż robi się ich więcej. Znaczy sala w ogóle się robi w tym momencie większa, gdyż po lewej stronie znajduje się dość dużych rozmiarów scena, na której są muzycy, którzy grają muzykę, która sączy się również wam z głośników, które są tam przyczepione, tak żeby jednocześnie było głośno, ale z drugiej strony pozwalało na rozmowę w bardziej, powiedzmy, że mniejszej atmosferze, węższym gronie, żeby nie przekrzykiwać muzyki, a z drugiej strony, żeby ktoś, kto słucha z obok, musiał się bardziej przysłuchiwać. I rzeczywiście jest stolik numer 8. I stolik numer 8, okrągły stolik, u góry jest taki żyrandol, lampa, który oświeca wam całą tą stolik, loże, bo można to też spojrzeć bardziej jako na loże, gdyż jest takim otwartym ponad pół księżycu, gdzie normalnie jest to raczej wyściełana miękka sofa, raczej wygodna do siedzenia, i numer stolika jest na lampie. Idąc przez klub, ja rozglądam się za dwiema rzeczami. Po pierwsze, gdzie są wejścia do toalet? A drugie, gdzie są wejścia dla obsługi? Dobrze. Tak wam powiedziałem, że scena jest po lewej. Po prawej, naprzeciwko sceny, widzicie, że jest tam bar, przy którym również można usiąść. Są też inne mniejsze stoliczki drewniane, okrągłe z drewnianymi krzesełkami, ale takie większe loże są numerowane, tamte mniejsze stoliczki chyba też, ale raczej takimi małymi numerkami stojącymi na stoliczku. Razem, jak widzicie, też są położone menu i karty wszelakie w skórzanych teczkach, przynajmniej tak wyglądają.
Natomiast po prawej stronie, jak jest bar, to jeszcze za barem, jakby idąc w sam róg pomieszczenia, tam są toalety oraz widzicie, że jakby do toalet prowadzi jakieś dalsze przejście. Nie są to tak, że są rozdzielone od razu, tylko trzeba gdzieś przejść prawdopodobnie, tak żeby zapachy nie wydobywały się na całą salę. Jest tam też gdzieś jakieś właśnie przejście dla obsługi na zaplecze, coś takiego? Tak, tak. Zaraz obok toalet. Tak, zaraz obok toalet i baru, to jest tam są tam nieoznakowane czarne drzwi. Ja mam pewien pomysł. Tak nachylam się do przodu do dziewczyn i takie... Powiedzcie tylko, kiedy potrzebujecie jakiejkolwiek dystrakcji, no to się załatwi. Patrzę się w stronę baru. Dość łatwo. Ja bym myślała, żeby spróbować zmienić trochę swój wygląd na jedną z kelnerek. I właśnie rozglądam się też za jakąś kelnerką. Licząc na to, żebym stworzyła iluzję, po prostu chociaż trochę upodobniła się do niej i ze stroju i z wyglądu. I na przykład bym poszła do toalety i poszła z toalety jako ona. Ja mam pytanie, gdyż się rozglądam i czy jest dużo osób w ogóle? Czy jest ktoś, kogo znamy? Z tych większych lóż są wypełnione może 4. Jak tak przechodziliście po drodze, sumarycznie jest ich 13, więc na razie jest dość pustawo, natomiast te mniejsze stoliczki są bardziej zajęte i widać, że też przychodzą tu też ludzie, którzy może chcą posłuchać muzyki, może się czegoś napić. Ze znajomych twarzy natomiast nie rozpoznajecie nikogo. A ja mam takie inne pytanie w takim razie. Nie tyle znajomej twarzy szukam, co chcę zobaczyć, czy przy barze nie siedzi może jakiś albo jakaś grubsza ryba, albo może osoba, o której wiemy jakieś rzeczy, tak bardziej oficjalne rzeczy. Wiesz, typu znany polityk, znany celebryta, restaurator, ktoś tego rodzaju, z kim teoretycznie Roger mógłby chcieć się wdać w jakąś większą dyskusję. Dobrze, więc zatem ty się przyglądasz przy barze, co się dzieje. W międzyczasie jednak Amelia poszukuje kelnerki, ale nie musi tego robić długo, też kelnerka sama podchodzi do waszego stolika. Kelnerka ma brązowe włosy. W ogóle wszyscy tutaj są ubrani w miarę elegancko. Znaczy, panie kelnerki, jak zauważyliście, mają czarne spódniczki, mniej więcej do kolana. Oraz mają białe koszule, na to czarne kamizelki. Panowie są ubrani tak samo, tylko zamiast spódniczek mają spodnie. Inaczej są ubrani barmani natomiast, gdyż barmani nie mają kamizelek. Okay. Natomiast pani do was podeszła tak. Dzień dobry. Czy w czymś pomóc już? Czy może coś podać? Kuba Libre, raz, dwa. Dobrze, dobrze. Ja poproszę na staram się, sile się na taki bardzo buńczuczny ton. Dla mnie mojito bym poprosił. Dobrze. Dobrze. To zaraz przyniosę. Cieszę, poszło. Tup, 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 tup. Tymczasem Rogerze, wy rzeczywiście widzisz, że przy barze jest gruba, ale nie ryba. Jest to ochroniarz prawdopodobnie, tak ci wygląda. Bo ledwo się mieści na tym stołeczku barowym. Tak jeden półdupek mówi się z jednej strony, drugi z drugiej strony. No i tak jak siedzi, to widać, że... Można by powiedzieć, że za kołnierz nie wylewa, dlatego, bo raczej alkoholu nie pije, bo widzisz, że ma jakąś zwykłą bardziej szklaneczkę, taką oczywiście jak do drinków, jednak tak na twoje sprawne oko
Wygląda ci to na sok pomarańczowy, a po tym jak on to pije i raczej nie wygląda ci, że było tam coś dodatkowego. Zgaduję, że to ochroniarz tego klubu, czy to jest tak, ktoś tak ci, po tak ci wygląda, że po prostu to jest pracownik tutaj, który siedzi przy barze i pilnuje. Może kolega pana przy drzwiach. Natomiast widzisz, że też gdzieniegdzie stoją ochroniarze, raczej wtapiając się w tło. Czyli raczej nikt, do kogo bym mógł podejść zagadać. No dobra. Nie, to może za wcześnie trochę jesteście na no, ważniejszym. Możliwe. Odwracam się w stronę dziewczyn. Czekamy w takim razie trochę, żeby się trochę porozkręcało i więcej osób nas chodziło? Raczej tak, bo teraz... Przy większym tłumie łatwiej się wtopić. Zbyt łatwo będzie spostrzec, że coś się dzieje. Plus więcej, większy tłum, więcej ludzi, większy rozgardiarz też na zapleczu. Łatwiej będzie się to spostrzeżenie przemknąć. Ja cały czas zniżając głos, tym razem popatrzyłem się w stronę Lucy. A ty, Lucia, jak się trzymasz? Jako osoba, która czeka na drinka, którego zamówiła. Uczciwie. I po chwili przyszła rzeczywiście pani kelnerka. Porozstawia wam drinki. Nie dotykając brzegów szklanki. Ani kieliszków. Widać, że tutaj mają wysoką obsługę. To proszę państwa, drinki. To w razie czego, jeżeli by coś tak trzeba było. To... Pani nie mówi o plakietki imieniem. Raczej ma. Jest po prostu ma imię. Super, tak. Bardzo się trzyma imię. Chciałabym dostrzec jakie. Wymyślę. Karol. Jak? Karol. Karol, dobrze. Och, Karol. Przez C. Tak, wiem, to domyślałam się, że przez C. Ja wiem, ale wolę powiedzieć tak to na bardzo zapas. Dobrze, że dopracowujesz. Tak. Ja tak wyciągając portfel i grzebiąc po banknotach, wyciągam jeden taki o średnim nominale i tak wyciągając z jej strony, bardzo bym prosił, aby ta szklaneczka za długo nie pozostawała pusta, w razie czego dobrze? Oczywiście. Widzisz, że jakby z bardzo sprytnym ruchem wzięła od ciebie pieniądz, wzięła od razu szklaneczkę, postawiła sobie na tacy, gdzieś tam przeszła jeszcze do innego stolika i później wróciła za bar. Chyba, że nie wykończyłeś całej szklaneczki od razu. Nie, naraz, jednym hałasem. Okay. Mogę przechodzić załamanie nerwowe, ale Roger dalej jest Rogerem. Ja na serio wykończyłem szklaneczkę. To dobra. Roger, będziesz chciał potem z panią pogadać? No właśnie próbuję jak najbardziej ją sobie zjednać, żeby była jak najprzyjemniej do nas nastawiona. A może przy okazji, żeby zaczęła troszeczkę plotkować, że jakaś grubsza ryba się tutaj kręci? Może to wypłynie do uszu kogoś, kto by chciał robić interesy z grubą rybą? Wiesz, jak to jest w klubach. Obsługa jest najbardziej dyskretna. No cóż, zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie i tak nie, musimy poczekać, aż się trochę klub zapełni, bo będzie zbyt łatwo dostrzec, że coś kryci. Na razie udawajmy, że się dobrze bawimy. Ja się bawię doskonale i wiesz, podnoszę drink. Szklankę z wspaniale dzisiaj czuję. Moja krew. No to co, czekamy. Siedzicie zatem tak w klubie. Gadamy sobie o jakieś pytanie. Widzisz, że zmieniła się w pewnym momencie aranżacja, wyszedł jakiś inny zespół na scenę.
Jednocześnie też zaczęło się zapełniać całe pomieszczenie i zaczęło być tutaj więcej ludzi. Ludzi, którzy nie tyle co się tłoczą, co widzicie, że rzeczywiście stoliczki drewniane są najbardziej oblegane. Stoliki te bardziej lożowe są oblegane, ale przez trochę lepiej wyglądających ludzi, trochę bardziej bogatszych. I rzeczywiście możecie przy takim jednym stoliku zobaczyć pana Michela. Zaraz, zaraz, czy to jest ten sportowiec? Czy mi się wydaje? Tak, to jest ten od pana Kropka. To ten! A! Dokładnie ten. Wiecie, moje drogie, jeśli będziemy tutaj za długo siedzieć, to może jeszcze ktokolwiek się nami zainteresować, więc... Panowie, panie drogie, wybaczą. Idę odnowić starą znajomość. I kieruję się takim swobodnym krokiem z ponownie wypełnioną szklaneczką w stronę loży pana Michela. Dobrze. Podążasz zatem w stronę loży pana Michela. Po drodze staram się po drodze przypomnieć sobie jakiekolwiek ostatnie wydarzenia z nim związane. Niekoniecznie mi chodzi o tą kradzież, tylko nie wiem, jakieś jego osiągnięcie, jakąś zbiórkę charytatywną, którą, cokolwiek. Wszystko jedno, jakiś przyjemny fakt, od którego mógłbym zagaić. Kojarzysz, że planuję zakończyć karierę. O. I no zająć się sprawami bardziej istotnymi, co dla wszystkich brzmi jak chcę pomóc temu miastu, wcale nie będąc politykiem, ale będę politykiem. On był dokładnie jakim sportowcem? W sensie, baseballistą. Baseballistą właśnie, dobra. Dziewczyny? Ja za tobą nie idę, więc tam myślałam, że ta rozmowa będzie się odbywać ta rozmowa teraz, więc... No my na razie siedzimy, ja rozważam, czy zostawianie teraz Lucy samej, próba pójścia na zaplecze to już jest ten moment, czy jeszcze chwilę. Lucy, jak myślisz, mogę zostawić cię samą, czy to będzie dziwnie wyglądało? No, jeśli wiesz... Zaraz ktoś się do niej wysiądzie. Powiem w razie czego, że poszłaś do toalety, a ja sobie jestem w stanie poradzić. Tak mi się wydaje przynajmniej. I z ponurą miną dalej piję swojego drinka. To ja w takim razie się udam do toalety. Dobrze. W razie czego, nie wiem, zachód, czy jak sowa, czy cokolwiek. Chyba, że jeżeli powiedzmy... Zaśmiej się jak lis. Oj, chyba. Kraśkę nam przycięło. Chyba tak. A nie. No, tak. Ścięło ci obraz u nas. O, Ale głos ciebie tyle też. Tak, w każdym razie ciebie tam nie ma, więc ty tutaj nie uczestniczysz w tej dyskusji. Możemy ewentualnie się umówić, że jeżeli, nie wiem, nie wrócisz w przeciągu 20 minut, no to pójdę za tobą do łazienki przynajmniej to. Dobra. Tak. Dobra, to ja idę. Dobrze. Ja zerkam, która jest godzina, żeby w razie czego pójść 20 minut później, jeśli nie wiem. Ja też zerkam, która jest godzina, żeby wiedzieć. Ale i tak uważam, że bez porozumiewania się dostosowujemy, że okej, jeszcze te 10 minut w zapasie możemy poświęcić. Dobrze. Zatem jest 21:17. Okay. Myślałem, że 37. Będzie za 20 minut. Natomiast... A wiem. Tak, przejdziemy na początku po kolei, jakby. Czyli zaczniemy od Rogera.
Witam szanownego pana Michela. O, dzień dobry. O, to nie wiem, czy pan tutaj zna. To jest mój przyjaciel Andrew. Andrew, pan dziennikarz? Pan... Kurde, o, dziennikarz po pracy, pan... jestem tutaj bardziej w pracy. Pan Roger? Dobrze pamiętam? Roger Crowdfield, tak. Tak, dokładnie. No, pan Crowdfield tam pije w nocy i gada w radiu. No, pewnie kojarzy. No, chyba kojarzy. Coś. Ładne podsumowanie, a widzę, że nie tylko ja zdecydowałem się na dzisiejsze odprężenie w tym zacnym miejscu. Pan, rozumiem, przybywa, żeby uczcić swoje przejście na zasłużoną emeryturę. Przynajmniej sportową. A no wie pan, no teraz to już człowiek może sobie pofolgować, może odpoczenia. Nikt mu nie będzie tego wyciągał. Żadni paparazzi nie będą gdzieś tam latali, zdjęcia robili. Niestety paparazzi to jest usiądzie pana, nie? Plaga. O, jeśli mogę, to bardzo chętnie napiję się w dobrym towarzystwie. No, miejsc tam dostatek. Swoją drogą polecam panom skosztowania najnowszego Johnny Walkera. Z dodatkiem odrobinki soku jabłkowego oraz garści cynamonu podpalonego jest pyszny. Wiesz, że panowie popatrzyli tak po sobie zdziwieni. I tak oni... Wie pan, to ja to raczej zwykle byłem za niemieszaniem różnych smaków i tak. Zazwyczaj staję po prostu przy Johnny Walkerze i ewentualnie, no, ale to raczej... Raczej tak już później, jak już człowiekowi nie zależy, co pije. No cóż, też prawda. Ale muszę zapytać, bo to po prostu wrodzona ciekawość. Skoro pan się przestaje zajmować już baseballem, rozumiem, że znajdzie sobie pan nowe hobby. No, zobaczymy, no. Myślałem, że może jakoś przekuć te moje umiejętności jednak, rozpoznawalność. No, takie, powiedzmy, że działalność ludzką, tak. Myśli pan o czymś charytatywnym, czy też bardziej działanie promiejskie? O, ciężko powiedzieć, wie pan, to milion planów naraz się tworzy w głowie. No pewnie jakaś działalność charytatywna na początek, żeby tak coś zacząć już, bo tak naprawdę, no to wie pan jak to jest, no. Taki mały kamyczek, tak naprawdę żwirek, który się stoczy z góry, to może całą lawinę spowodować. I to o to chodzi, że jak każdy zacznie od siebie, to wszyscy będą mieli lepiej. Dobrze powiedziane. Myślał pan może o na przykład spieniężeniu zdjęć z autografami na cel charytatywny? Myślę, że zdjęcie po wygranych mistrzostwach 54 roku byłoby doskonałe do tego celu. Zyskał pan wtedy, jeśli dobrze pamiętam, szczyt swojej sławy? O, tak to można ująć, no. A to widzę, że pan też tam interesuje się rozgrywkami, to jak pan ocenia tam w tym roku? Cóż, jeśli miałbym predyktować tegoroczne wyniki, jestem, i tutaj zaczynam taki wywód bardziej na temat, staram się poruszyć głównie te kluby, które wiem, że pan Mitchell albo był z nimi jakoś powiązany, lub też jakkolwiek jest z nimi związany, żeby po prostu swobodniej mu się na ten temat rozmawiało i żeby jak najbardziej się, coraz bardziej się otwierał. No, inaczej nie wiem, czy teraz mogę sobie wymyślać te kluby, ja też nie chcę przeciągać tej sceny za bardzo. Ogólnie chcę po prostu jak najbardziej go wprawić w dobry humor i żeby faktycznie wejść w jego buty rozmowy, że tak to ujmę. Powiem tak, że to nie brzmi jak tylko włażenie mu w buty, ale dobrze. No, włażenie ogólnie w dobrą komitywę. Dobrze, czyli jest tam
smarowane grubą warstwą komplementów. A przy okazji będę chciał się jeszcze dowiedzieć, kim pan Andrew jest, bo w sumie tak niegrzecznie tutaj skupiłem się na jednym z rozmówców, a bardzo chciałbym jeszcze się dowiedzieć czegoś o drugim. Dobrze. W międzyczasie, jak tak rozmawiacie, to pan Andrew też się coś tam wtrąca, nie? Też ma jakieś swoje opinie odnośnie różnych zespołów i widać, że bardzo dobrze się zna na baseballu i zna jakby ten środowisko od środka i gdzieś tam w międzyczasie, jak tak rozmawiacie, to jakby no mówi, że on to tak pomaga oczywiście Mitchellowi, że znają się już kupę czasu i tam od liceum się znają i on tam mu pomaga załatwiać sprawy, że takim trochę menadżerem jest. Ale możesz sobie rzucić. Rzucić. Na zbadanie. Czy jakieś tagi mogę sobie wziąć? Zbadanie, zobaczmy. Że możesz. Myślę, że mogę. Więc tak, na pewno wezmę sobie dziennikarza na pełen etat. Ze względów oczywistych. Nawet jeśli nie pracuję jako dziennikarz, to i tak. Działam jak dziennikarz. Dobrze. Na pewno wezmę sobie jak podejść rozmówcę, rozmawiam z nimi i chcę ich w pewien sposób podejść, żeby wyciągnąć takie informacje, na jakich mi zależy. Mhm. Dodam do tego może jeszcze charyzmatycznego, rozmowa, jak najbardziej. I dodam może jeszcze na teraz... dodam jeszcze może... Dwa tagi. O, jeszcze pamięć absolutną bym dodał. Wyciągał jak najwięcej faktów związanych właśnie z baseballem, żeby jak najbardziej ułatwić sobie rozmowę z tymi panami. A ostatni tag, jaki jeszcze wezmę, to wezmę modulator. Będę tak modulował głosem, aby był jak najprzyjemniejszy dla ucha i jak najbardziej, żeby odprężyć moich rozmówców. Pasuje? Tak. A ja bym ci... Czy ja bym ci coś dodał? Czekaj, otworzyłem sobie nie tą twoją kartę. Nie tą twoją kartę? Tak, bo otworzyłem Forestę. Jeśli się to teraz pojawi Forest... Nie ma czasu na wyjaśnienia. Cofnąłem się w czasie, żeby cię ostrzec. Razem z Maisie musiałby się chyba cofnąć. Pamiętam, ale tylko gdy jestem trzeźwy. Bo tam parę pomyłek o baseballu, którym nie jesteś największym znawcą, ci się pojawiło, a obydwaj panowie, którzy... Raczej są, to trochę ich to tak, no zasmuciło ich to tak, trochę im było przykro, że tak. Czyli co, 4 tagi w takim razie mam po podliczeniu i kości, tak? Tak. Tak. 6 i 2. 8, 14. 6 i 2, 8, 14. To są nowe numery w Totolotku. Natomiast ja ci powiem teraz, co się dowiedziałeś. Dowiedziałeś się tak, że pan Mitchell to gdzieś może tam ci... 14, 12. Pan Mitchell... Mi się powieło. Ja wiem, ale mi tylko te 4 jakby mnie interesują. Okej. Okay. Jeżeli są 4, jest powyżej 10 i reszta to już tam... Natomiast, pan Mitchell, oprócz tego, że tam mówi o tych stowarzyszeniach i tak dalej, to jesteś przekonany, że on gdzieś tam chce się wkręcić w politykę? Gdzieś się tam bąknął, że robi, że coś tam z burmistrzem gadał nawet i coś tam może mu się uda zdziałać w tym temacie. Z drugiej strony dowiedziałeś się, że działa też z kimś, kto działa przeciwko burmistrzowi, ale on nie może powiedzieć kto. O, przeciwko.
Tak, i że to nie jest tak, że on gra na dwie strony, tylko po prostu no, on stara się działać aktywnie. Dowiedziałeś się również, że gdzieś tam piąte przez dziesiąte, że aktywnie też działa ze swoim przyjacielem i to nie tylko na stopie koleżeńskiej. Romantic side. Okej. Okay. Ale... Tak. Z kim? Okay. I gdzieś tam bardziej to zrozumieć przez półsłówka i przez różne elementy nie do powiedzenia. Natomiast panowie raczej się z tym kryją. Nie dziwne, bo no, takie są czasy. Zrozumiałe. Oraz dowiedziałeś się, że on to tak myśli, żeby się wplątać w te polityczne rzeczy, ale on to trochę się boi, bo tam to niektórzy ludzie to tacy są bardzo nerwowi i bardzo nie lubią, jak ktoś się gdzieś wtrąca. Zrozumiałe, zrozumiałe. Tak. I ogólnie powiedział ci, że on nie ma wrogów, ale wydaje mu się, że ktoś mu ostatnio grozi. Ha, skąd takie podejrzenia? Panu grozić? A no wie pan, to czasem tak się wydaje człowiekowi, to takie no już urojenia po prostu tych listów, wszystkiego, sławy, baseballu, to... Ja tak widzisz, że chciał strącić temat, ale gdzieś przypadkiem coś było na rzeczy. Natomiast przejdźmy do Amelii. Amelio, Amelio. Poszłaś zatem w kierunku toalet. Bardzo się rozglądasz, czy nie bardzo? Trochę się rozglądam jednak, czy ktoś na mnie nie zwraca uwagi, bo chcę wejść do toalety i wyjść jako ktoś inny, także... Zatem poproszę cię również, żebyś rzuciła mi na zbadanie. Zbadanie okolicy, zbadanie sprawy, zbadanie tego, kto, co, jak i gdzie i co się dzieje. Dobra, to ja biorę dwa tagi. Wyostrzone zmysły. I nie zaskoczysz mnie, bo jednak nie chcę być zaskoczona, że ktoś zwraca na mnie uwagę większą niż powinien. Okej. Okay. A ja... Albo nie, jak nie chcesz. Będę chciałem ci zaproponować jeszcze jeden tak mocy, ale jak... Który? Niepozorna. To planuję później. Dobrze. Chociaż, poczekaj, bo to jest jak... To już... To dalej będzie ta sama scena, ale po... Ale będzie inna akcja. Inna akcja. Ale jeżeli będzie znowu ta akcja, że będziesz chciała się rozglądać i coś zbadać, to będzie ta sama. Dobra, to teraz niepozorna. To teraz tak, bo potem będzie inna akcja z tego, co mi się wydaje. Dobra, dobrze. To te trzy. Dobrze. To jest 8 plus 3. 11. Czyli jest 10 więcej i jest 3. To ci powiem tak. Pierwszą rzeczą, która ci się rzuciła w oczy, jest to, że tobie mignął ten człowiek kiedyś raz przed oczami, natomiast nie do końca go znasz, jednak kojarzysz, że jest komisarzem policji. Duży, o smętnej twarzy, z kanciastą szczęką, siedzi w jednej z loży. Siedzą też tam dwie kobiety i jeszcze jakiś mężczyzna. Mężczyzna siedzi do ciebie tyłem, więc go nie rozpoznajesz. Albo go w ogóle nawet nie znasz. Nie wiadomo. Natomiast widzisz, że on tam siedzi i z kimś ewidentnie rozmawia i jest po cywilnemu, ale rozpoznajesz twarz. Idąc natomiast dalej w kierunku toalet, widzisz, że te drzwi czarne prawdopodobnie są wejściem na zaplecze. Tak byś powiedziała, że na 99%. I z tego, co zauważyłaś, są otwarte.
Jakby nie widziałeś, żeby ktoś tam podchodząc otwierał je na klucz. Tylko normalnie po prostu ktoś wszedł, wyszedł. Raczej się tam dość spora liczba osób teraz krząta i kręci, bo a to przynieś, a to wynieś, a to pozamiataj. Natomiast przechodzisz do tego korytarza toaletowego, gdyż jest to cały korytarz. Długi, wąski, ale całkiem przyzwoicie oświetlony. I widzisz, że na jakby po kolei najpierw jest toaleta dla kobiet, później jest toaleta dla wyjątkowo jest toaleta dla niepełnosprawnych i jest toaleta dla mężczyzn. Wyjątkowo no. Dlatego, bo w tamtych czasach nie za bardzo myślano o trzech toaletach. Natomiast oprócz tych toalet zauważasz, że na końcu to korytarza są jeszcze drzwi, ale są one skryte w dość dużym cieniu i wyglądają ci na ciężkie metalowe drzwi. Dobra, najpierw bym chciała jednak zmienić trochę postać. Dobrze. Więc no na pewno to będzie zmiennokształtność. Jakby chcę też być niepozorna, więc jakby nie chcę dokładnie skopiować rysów twarzy tej kelnerki, ale żeby jednak one były podobne. Błędne odniki, no bo tworzę coś, co ma zmylić innych. I ogólnie chcę się zwinnie poruszać, żeby jakby nie zahaczyć o nic i nikt mnie nie złapał. Dobrze. Dobrze. I to będzie na co? Na działaj skrycie? Albo na działaj skrycie, albo na zmień zasady gry. Wydaje mi się, że na działaj skrycie bardziej w tym wypadku. No też mi się wydaje, bo ja nie chcę, żeby mnie ktokolwiek zauważył i zwrócił na mnie uwagę. Dobrze. A nic. Ale tak słabości? Nie. Znaczy tak, ale nie. Czemu nie? No to tak. Dotyk niszczy iluzję. Tak, ja to trochę liczyłam. Biłem się z myślami po prostu odnośnie niego, ale... No. Dlatego ja chcę być właśnie też taka zwinna, bo wiem, że jeśli ktoś mnie dotknie, to wszystko może się zaraz rozpaść. Tak. Czyli od 10, tak? Tak. Dobrze, to wyszło. Bo jest 7 plus 3 to 10. 7 plus 3 to 10. Dokładnie tak. Więc zmieniasz się całkowicie. Jakby wielkościowo to tam niewielka różnica była pomiędzy wami, a więc też możesz jakoś się zmienić. To ja zostaję mniej więcej w swojej budowie ciała, tylko chodzi mi głównie o rysy, kolor włosów, no i ubiór. Żeby Dobrze. On był wyglądał jak jak kelnerek. Okej. To najpierw chcę podejść do tych metalowych drzwi, spróbować je otworzyć. Dobrze. Czy się to uda? Dobrze. Tak, da się. Otwierasz metalowe drzwi i widzisz, że po drugiej stronie metalowych drzwi są schody prowadzące na górę. No to w takim razie ostrożnie będę się wybierać na górę. Dobrze. Już ci opiszę zatem klatkę schodową. Klatka schodowa jest prosta. Są to schody w jedną stronę, półpiętro, schody w drugą stronę. Schody są to metalowe schody, metalową poręczą po jednej i drugiej stronie. Schody mniej więcej o szerokości 2,5 metra. Stopnie natomiast są takie, że są między nimi szpary i widać wtedy kogoś z dołu.
Wchodzisz zatem na piętro. A tymczasem przejdźmy do Lucy. Lucia. Tak. Zostałaś sama. Tak. Mam pytanie do ciebie, bo nie mam tego zapisanego w notatkach. Nie wiem, czy będziesz chciała mi to przypomnieć, czy taka informacja padła. Czy Rebeka mówiła nam, jak dawno zaginęła Lila? Tak, pi razy drzwi? Czy to był tydzień, dwa tygodnie? Bo ja też nie pamiętam, jak to... Rebeka mówiła wam, że szuka jej od 3 tygodni. 3 tygodnie. Znaczy, że jej szuka od 3 tygodni, ale że zaginęła około miesiąc temu. Okej, okay, dobra. Tylko, że jakby przez tydzień no to się nie bardzo przejmowała, że jej nigdzie nie widzi. No. Ja w takim razie, bo pani kelnerka, która nas obsługiwała, ona raz na jakiś czas pewnie, zakładam, że podchodzi tak do tej naszej loży, żeby ewentualnie coś donieść, więc chciałabym ją zagadać. Zrujnujmy ten dobry plan. Dobrze. Widzisz, że ona podeszła ponownie i tak patrzy, że zostaje sama. Czy coś przynieść może, czy... Tak, może pani to samo przynieść. I jeszcze, wiesz co, kładę jej tak leciutko rękę na przedramieniu, żeby ją spróbować zatrzymać na moment. A, przepraszam, mam takie, że troszkę, nie wiem, niewygodne pytanie. Słyszałam, że to prawda, że się tu zwolniło miejsce, że jest wakat tutaj, jakieś tam od 2-3 tygodni? Ram, pam, 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 pam. Sięgamy w podręcznik, za tym będzie rzut robiony. Dobrze. I tutaj ci powiem, że ona ma 2 statusy. Jeden na poziomie 2, jeden na poziomie 3. Czekaj, odpalę sobie coś tylko. Na poziomie 2 ma... jakby to ładnie określić. Nie tyle co służbistka, to trzymająca się reguł, a na poziomie trzecim ma polityka firmy. Poczekaj, teraz zobaczę, ile potrzebuję tego. Nie mogę sobie znaleźć tego. Ile potrzebuję tagów, żeby... 2 tagi, tudzież... Tudzież 4. 4 tagi. Dobra. No dobra. Tylko powiedz mi, jaki ruch robisz, żebym sobie zanotowała w razie czego. A jaki chcesz? Jezu. Proponowałbym stań w szranki. Tak? Aż tak? Ojej. Nie. Ale to mi przyszło do głowy po prostu. Może być też zbadaj. Może przekonaj, bo jakby ja bym chciała ją nakłonić do mówienia, czy to nie będzie takie... Może być. Dobrze, to ja sobie tylko to mi po prostu światło padało na tą... Jakby, o, tu mi światło padało, mi się odbijało i stwierdziłem, dobra, to jest nieważne, co tam jest. Dobrze, ja tutaj, kurde, nie bardzo mam tagi na to. Wiem, mamy 2 tagi drużynowe, to jeden zabieram, bo ja mało korzystam. To jeden sobie wezmę. Super, to już cały jeden mam. Już patrzę, jakie mam. Dobrze, ja bym w takim razie chciała wziąć tak psychoanalizę, gdyż też próbuję troszkę dostrzec, jak ona się zachowuje i jak bardzo będzie w ogóle chciała gadać. Już mam 2. Wezmę sobie, nic mnie nie powstrzyma, bo ja tu weszłam bardzo angry i bardzo mi się chciała czegoś dowiedzieć, na siłę wręcz. Więc mnie kelnerka mnie nie powstrzyma przed tym, żebym się czegoś dowiedziała, po prostu się dowiem, najwyżej będę niemiła. I bym wzięła sobie jeszcze ambicje, to bym miała 4 tagi. Razem, poczekaj, jeszcze myślę. Okej, jeszcze chciałabym sobie wziąć instynkt bestii, ze względu na to, że
też ją próbuję wyczuć, żeby ewentualnie wiedzieć, kiedy się wycofać z rozmowy, jeśli będę ewidentnie widzieć, że ona zaraz tutaj będzie wołać po ochroniarza, żeby mnie wywalić. I chętnie wezmę sobie też tak słabość i zwracam na siebie większą uwagę. Bo uważam, że pytaniem... Chciałem go zaproponować, samym... bo... Tak, ale... ja uważam, że samym pytaniem będę już zwracać na siebie uwagę. Nagle zostałaś sama przy stoliku. Oczywiście, że tak. I jesteś tu pierwszy raz. Tak. Czyli będę miała 5 tagów minus tak słabości, czyli 4. Zobaczymy, co mi wyjdzie. 9 i 4, czyli więcej niż 10. Czyli 13. 13. I teraz rozumiem, że mogę jej ściągnąć jeden cały status? Tak. Albo jeden status i obniżyć o jeden? Czy to tak nie działa? Czy mógłbyś mi doprecyzować? To znaczy przy 10 plus możesz zmienić sobie były. Już ci mówię. Bo to skrócone na przekonaj jest zbyt skrócone. Okay. Jak dla mnie, bo ja pamiętam, że tam było kilka rzeczy, które można zrobić. Bo ja mam tylko tą żółtą taką notkę jakby widoczną, wiesz, więc ja wiem, jeżeli w tym coś jest więcej, to... ja pamiętam, że tam jest coś więcej. Aby kogoś coś tam nie twoje cele w najbliższym czasie. Dobrze, więc po prostu ona zmieni jakby ten status, jak jej zniwelujesz, to ona trochę będzie bardziej współpracowała z tobą. Po prostu... Tak, jasne, tylko że ja nie do końca pytam o to, wiesz, bo jak mam 4 tagi, to mogę albo ściągnąć ten cały status, który jest na 3, tak. A chodzi mi o to, czy mogę ściągnąć status, który jest na 2, i obniżyć tamten drugi status też, jakby o to jedno pole, nawet nie o jeden, tylko o to jedno pole, bo tam jest między 2 a 3 okay. Krateczka. Dobra. Może tak być? Okej. Okay. Dobrze, to, tak. to ja tak chcę. I poproszę, co tam mi Karol powiedziała. Dobrze. Zadajcie tak powiedziała. No tak, 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 to rzeczywiście czasami są wolne miejsca. Tak naprawdę to by trzeba było z panem George'em rozmawiać, bo on jako menadżer klubu to on w sumie głównie zarządza tym, czy potrzeba nowych osób, czy nie. Ale zazwyczaj kogoś trzeba, bo ludzie często przychodzą, odchodzą dość duża wymienność. A do tego pana George'a to tutaj jakoś się można z nim w klubie skontaktować, czy gdzieś go trzeba, umawiać się z nim? To najlepiej się z nim umówić. To ja mogę po prostu przekazać informacje z nim najlepiej koło południa na przykład, bo wtedy sprawy urzędowo-biurowe, takie administracyjne załatwia. Nie, wiesz, na razie się chcę zorientować, bo jakby, wiesz, nie chcę cię za długo zatrzymywać, bo wiem, że jesteś w pracy, nie chcę, żebyś miał jakieś problemy. Tak między nami, to ogólnie tu warunki są dobre, jakby spoko jest, szefostwo, napiwki dostajecie dobre, bo to, wiesz, nie dla mnie praca, tylko tak, powiedzmy, znajoma znajomej chciałaby sobie gdzieś tam dorobić, a też jest młoda, to... Raczej jakby sama praca jest dość dobra i też... jakby też ta podstawa wypłaty też jest w porządku. No i napiwki czasami są lepsze. No i dodatkowo też też można na przykład dostać trochę lepsze czy przydziały, czy stoliki. A, takie, że więcej po prostu dają, tak? Później tych tak, napiwków. Tak, bo na przykład przy tych jakby nie tych, gdzie na przykład państwo teraz siedzą, no to jakby jest w tamtym, przy tamtych stolikach jest w teorii więcej ludzi, ale zazwyczaj też są drobniejsze zamówienia,
a w tych lepszych stolikach to też są wyższe kwoty, więc też zazwyczaj ludzie po prostu się bardziej poczuwają do tego, żeby więcej zostawić. Super, że ten, tak wiesz, się popijam sobie, nie się zaśmiam, ale nie ma tutaj, wiesz, takich jakichś historii, że ktoś znika, albo nie wiem, że was biją na zapleczu, bo szklankę zbiliście i ją próbuję totalnie przypatrzyć, czy jej, wiesz, nie drgnie coś. Widzisz, że ona, w sumie nie wiem, bo dopiero 2 miesiące pracuję, to jedynie słyszałem, żeby na kucharza uważać, bo... A, na kucharza. Co, zły, czy lepiej nie zamawiać jedzenia? No, jest dość nerwowym człowiekiem, podobnież i... więc ja na szczęście, jakby na początku też tam pracowałem przy kuchni, ale teraz to tylko wydaję drinki głównie, więc... Znaczy, jeżeli państwo chcieli coś do jedzenia zamówić, to oczywiście też jest taka możliwość. Nie, jak widzisz, na razie mi się towarzystwo rozeszło. Wyciągam, wiesz co, jakieś tam, nie wiem, 50 danej waluty, którą się posługujemy, żeby jej dać na piwek. Wiesz co, jakby ci się coś przypomniało, że jakby coś tu uważać, żeby mogła przekazać, to dać. Dobrze, dobrze, oczywiście. To zaraz przyniosę. Jasne. Jakby oczywiście, wiesz, ja tutaj nikomu nie powiem, że to... Jakby co to mi doradzałaś drinki. Tak. Puszczam. Widzisz, że ona ma spisaną listę na karteczce, w notesie, w międzyczasie notowała. Widzisz, że oprócz tego, co ty masz, to jeszcze jakieś 2 fikuśne kolorowe z parasolkami, nie wiadomo z czym. Ma tutaj no zapisane, tak, że przyniesie. To. Tak. Okej, więc jakby ja ją będę jeszcze, jak ona będzie podchodzić, to ją będę zagadywać ogólnie, czy sobie nie przypomni czegoś, gdzieś tam próbując ją nakierować na znikanie ludzi i tak dalej, a kto najlepsze napiwki daje, albo czy ten, jakby takie rzeczy, ale też patrzę na zegarek, jak dużo czasu minęło. Widzisz, jakby, że jesteś jedyną osobą, która ją zagaduje. Ja ją w ogóle zagaduję, nawet jak do mnie do stolika nie podchodzi, takie, że ją po prostu wołam, trudno. Tam co jakiś czas. Dobrze. Tymczasem, Roger, siedzisz dalej, gadasz, przejdziemy do Amelii najpierw. A, zmyliłem cię. O, ty. Tak, przejdziemy do Amelii ze względu na to, że ona weszła po schodach na górę. Widzisz, Amelio, że stoi tutaj 2 ochroniarzy przy drzwiach. O czymś rozprawiają. Z tego, co słyszysz, są to wyścigi samochodowe. Widzisz, że oni tak patrzą. To wzywali? Może, czy... No, tak mi powiedzieli, że mam tutaj przyjść. Coś się dzieje? Oni tak patrzą. Nie, no to jak to widzieli, no to otwarli ci drzwi. Puścili. Dobra, no to wchodzę. Widzisz, że ciężkie, metalowe drzwi. I natomiast tutaj widzisz, że jakby jest całkiem oddzielna część klubu, całkiem oddzielna część, do której większość ludzi raczej dostępu nie ma. Z tego, co zauważasz, tutaj do okoła. Raczej jest to bardziej wykwintna część klubu, która prawdopodobnie, albo i nie, może mieć jakieś dodatkowe wejście, bo widzisz, że jest tutaj dość sporo ludzi, chyba że oni mają jakieś inne możliwe wejścia, bo widziałeś, że też część osób, która szła do toalety, rzeczywiście też z niej raczej nie wracała. To mogliście dojrzeć, że niby wchodzili, wychodzili. Jednak przy dość dużej liczbie osób to może się trochę w oczach mieszać. Ale jednak tak, więcej wchodziło tam w tamtą stronę niż wychodziło. Tak, raczej tak. I dostrzegłaś, że tutaj loże są już bardziej zabudowane. Mają ściałki. Mają ścianki. Nie ściałki. Takie bardziej zabudowane.
Niektóre nawet są całkowicie zamykane. Dodatkowo widzisz, że też gra zespół. Natomiast jest oczywiście też bar. Całość jest natomiast dużo mniejsza. Oraz widzisz, że jakby całość nastrojowo i kolorystycznie jest dużo bardziej mroczniejsza, można by tak powiedzieć. Jest bardziej przyciemnione światło, jest dużo ciemniej oraz widzisz, że twój strój kelnerki z dolnego piętra nie do końca tutaj pasuje. W stosunku do gdzieś przemykającej pani z tacą, która stroju ma trochę mniej. Znaczy, spódniczka jest krótsza, kamizelki nie ma, jest też koszula, ale koszula też jest raczej odpowiednio gdzieś podwiązana, odwiązana, tak żeby było więcej odkryte niż zakryte. Oraz też styl samego make-upu pań tutaj jest dużo mocniejszy. Wiesz co, ja tak też się gdzieś staram bardzo mocno bokiem przemknąć może gdzieś w okolice. Czy to jest w ogóle jakby górny bar? Coś tak. Takiego? Jest. Dobra. To bym chciała tak właśnie podejść do tego górnego baru. I spróbować zgarnąć jakąś pustą tacę. Dobrze. Podchodzisz do tego baru. Przy okazji rozglądając się, kto tutaj jest w sumie z takich grubych ryb. Czy dobrze. Kogoś widzę. Zgarniasz pustą tacę. Już miałaś odchodzić, gdy poczułaś, że ktoś cię złapał za ramię. Mhm. Odwracam się szybko, tak. Mhm. Widzisz, że jest to barman. Barman jest ubrany tak samo jak i był na dole ubrani, tylko że tutaj ma podwinięte rękawy. Widzisz, że ciemnoskóry, łysy z kolczykiem w uchu. Widzisz, że tak patrzy na ciebie. Przepraszam, z dołu mnie wysłali, powiedzieli, że macie braki i potrzebujecie więcej pomocy. Ja wiem, że trochę nie tak miejsce, nie to miejsce, no ale tak mi powiedzieli. A to podejdź tam do Kristin, żeby cię ogarnęła. Dobra, już się zbieram. To idę w tą stronę, ale tylko tak idę. Nie mam zamiaru tej Kristin. Dobrze. Znaleźć? Mhm. Może tak? A po prostu rozglądam się po ludziach. Dobrze. Rozglądasz się po ludziach i dokładnie widzisz, że w tych bardziej przymkniętych alkowach widzisz niektórych ludzi, których gdzieś kojarzysz, że na przykład to są jacyś drobni lub grubsi biznesmeni. Gdzieś zobaczyłaś pastora, dość znanego, rozpoznawanego, który głosi, jak to trzeba się skupić na pozbyciu się nieczystości. Widzisz, że tutaj nie przeszkadza mu to, że ma towarzystwo dwóch dość roznegliżowanych pań. Widocznie tak pozbywa się nieczystości, bo ta chyba wódka on nawraca na stoliku. Je, tak, ta wódka na stoliku zdecydowanie nawracać. Oczyszcza od środka. Przechodząc natomiast... Też mnie interesuje, czy to są jakieś... czy to jest tylko faceci jako klienci, a te kobiety wiemy, że są dla towarzystwa, czy są też właśnie jakieś panie? Takie, które widać, że przyszły tu nie dla towarzystwa, tylko w konkretnym jakimś bardziej celu. Chciałem ci powiedzieć, że widzisz taką jedną panią, która raczej przyszła tutaj dla towarzystwa. Która zasiada sobie tam.
w jednej z lóż i tak widzisz, że jak ty na nią spojrzałaś, ona spojrzała na ciebie takim wzrokiem, że ja widzę, że ty mi się przyglądasz, czego chcesz ode mnie, ale jeszcze nie zdążyła jakby nic zrobić, bo widzisz, że rozmawia z mężczyzną azjatycki rysach twarzy. Pani natomiast ma wręcz siwo-białe, krótkie włosy. Jest ubrana dość elegancko. Widzisz, że obok niej siedzi jakiś młody mężczyzna, który raczej może być ochroniarzem, może być jakimś jej towarzyszem. Ona jest raczej od niego starsza, tak 10-15 lat. Czy ją skądś kojarzę? Kojarzysz, że już widziałaś tą twarz. Nie wiesz gdzie, ale gdzieś ją widziałaś. Gdzieś, na pewno w gazecie albo w telewizji. Gdzieś wiesz, że ją już widziałaś. Czy my widzieliśmy podobiznę pani Clover? Gdzieś? Roger potakuje, że tak. Czyli tak. To nie ona. To ona. To ona. Było wspomniane, że w gazetach żeśmy ją widzieli. Właśnie. Dlatego mogłam się skojarzyć. Ja generalnie chcę się tutaj chwilę pokręcić, tak wiesz, tak mocno, że niby idę, szłam do Christy, ale ktoś, coś tam ten, chwilę po prostu się pokręcić, odłożyć tacę i jeśli nic takiego jakiegoś bardzo interesującego nie usłyszę, to zwinąć się stamtąd, bo ewidentnie jestem jakby niepasującym tutaj elementem, szczególnie w tym innym stroju kelnerki, więc będę się po prostu chciała po takim wstępnym rekonesansie zwinąć. Dobrze. Zanim się jednak zwiniesz, przejdziemy do Rogera. Rogerze drogi, rozmawiasz sobie z panami, jest miło, przyjemnie i nagle widzisz, że podchodzi do ciebie kelner. I podał ci szkocką. Zgaduję, widzisz, że szkocką z jakąś cytrynką, z jakimś czymś tam, z lodem. I on mówi, to tutaj poproszono mnie, żeby panu przekazać. Komuż w takim razie mam dziękować za tak szczodry dar? I komu mogę odesłać coś równie pysznego? To pani spod szóstki. Pani spod szóstki. Proszę dla tej pani przynieść... Dobra, co tak na szybko, dziewczyny? Apple Team. Kosmopolitan. Kosmopolitan. O, właśnie, kosmopolitan. To będzie dobre. Dobrze. Widzisz, że on ci kiwnął? Dobrze. Oczywiście. Jednak ten, poprawiając się, mówię, no, pani Mitchell, bardzo przyjemnie się z panem rozmawia. Tak przy okazji, czy pan Mitchell się zdążył już upić przy mnie? No, są trochę wstawieni, ty też trochę, tak. Wszystkim jest bardzo wam wesoło. Ja jestem porozerowem. Tak, jest wam bardzo wesoło. W ogóle on mówi, że no, musisz kiedyś znowu tam wpaść, ale nie tam szukać jakichś śladów, tylko w ogóle. No, bo jednak dziennikarz, a jednak porządny człowiek. Ja tak ten poprawiam sobie trochę jeszcze ubranie z takim uśmiechem i mówię, widzi pan, musimy się kiedyś w takim razie wybrać tutaj do loży VIP. Podobno tam alkohol jest nie do porównania z tym, co tutaj mają na dole. Że on tak, a tam, tutaj też jest w porządku. Jakby i to leją to samo. Jak człowiek ma olej w głowie, to sobie siedzi na dupie. Może też tak to być. Wybaczą panowie, bardzo przyjemnie mi się rozmawia. Aczkolwiek... Trzeba jeszcze troszeczkę poruszać tymi starymi kośćmi. Widzisz, że jeszcze zanim odszedłeś, to Andrew tak, no! I tak widzisz, że poklepał po kolanie pana
Michela. Harold. Tak. Tak. No widzisz, mówiłem ci, Harold, że on tylko ten koniak to tak udaje, że pije w radiu. A tutaj jakieś inne te specyfiki. No. Widzisz, że zaczęli się podśmiechiwać tak siebie, że no, to taki typowy dziennikarz, co tutaj powie jedno, robi drugie, a trzecie myśli to. Ja sobie siorbiąc tak tylko, ciekawe kiedy się zorientują, że im zamówiłem kolejkę spirytusu. Dobrze. Siorbiąc ale tak wstaję. Opieram się tak o... Zgaduję, że tam są jakieś, nie wiem, barierki, jakieś coś tam, no, takie jak w klubach są jakieś tam, nie wiem, półścianki i tak dalej. Opieram się i niby leniwcem tak się po prostu rozglądam na lewo, na prawo, tak wodząc sobie beznamiętnie wzrokiem, ale wyostrzam wzrok w momencie, kiedy przejeżdżam po loży numer 6. Z zaciekawieniem, kto tam może siedzieć? Dobrze. Zatem loża numer 6, kto tam siedzi? Co się nam wylosuje tym razem? Widzisz, że w loży numer 6 siedzi kobieta w zielonej sukni, eleganckiej, w rękawiczkach, z rudymi włosami, dość długimi. Widzisz, że ma jeszcze takiego lisio friendlo szal, tak? I widzisz, że nie siedzi ona sama, gdyż siedzi jeszcze z jakąś jedną kobietą, która siedzi do ciebie bokiem, która ma ciemne włosy, wręcz czarne, oraz mężczyzna, który siedzi do ciebie tyłem. I widzisz, że on ma bardzo krótkie włosy, raczej blond. Ja generalnie tak mieszam tą szkocką, jeszcze się z niej napiłem, tak się patrzę na tą szklankę. Mm-hmm. Wspominałem kiedyś, że Roger jest lekko paranoiczny, prawda? Tak. Tak chcę zamieszać, zobaczyć, czy przypadkiem jakiś osad tam na dnie się nie unosi, pociągnąć nosem, czy na pewno to jest czysta szkocka, czy też zaprawiona szkocka? Masz wrażenie, że wyczuwasz nutkę wanilii. Ale chyba, że chcesz, nie wiem, jakoś to zbadać rzutem, to nie będę ci zabraniał. No to chciałbym zbadać, nie wiem, może wyjdzie, może nie. Biorąc pod uwagę, no, pamięć Rogera do wszystkiego, a do alkoholi to już ma wybitną pamięć. Chciałbym tak po prostu ocenić, czy to na pewno jest po prostu postawione, czy może jednak ktoś tutaj próbuje sobie Rogera podtruć. Kto wie, może tak. Dlatego tak, to będzie zgaduje na co? Zbadaj? Na zbadaj. Dobra, to tutaj chciałbym wykorzystać... trzy tagi. Chciałbym wykorzystać pamięć absolutną. Mam pamięć do alkoholu, wiem jak szkocka, no prawdziwa szkocka powinna smakować oraz pachnieć. Drugą rzecz, którą chciałbym, to rozkładając sobie czynniki pierwsze, ten bukiet zapachowy, chciałbym skorzystać z takiego omnibusa, z takiej bardzo szerokiej wiedzy ogólnej, jak ewentualnie... Tak ogólnie w ciągu mojego dziennikarskiego życia pewnie kojarzę, jakie tam jak ewentualnie mogą się zmieniać doprawione drinki. No i chciałbym jeszcze skorzystać z jednego, tutaj jeszcze miałem, ale teraz nie mogę tego znaleźć. Co ja chciałem jeszcze mieć? A, jeszcze oczytany i światowy. Pewnie już czytałem co nieco temat różnego rodzaju otruć, podtruć, jakimś zaprawianiu drinków i tak dalej. Chciałbym wykorzystać po prostu teraz tą wiedzę w praktyce. Trzy tagi. Trzy. Dobrze. Zatem trzy tagi. I chyba nie dam ci żadnego słabego. Okej. Okay.
Dobrze. 4 i 3. 4 i 3 plus 3, czyli 10. 10 równe, no. 10 równe to ci daje wynik taki, że dostrzegasz, mój drogi, że to jest całkiem dobra szkocka. Jest to dodatkowo, nie jest to czysta szkocka, gdyż jest ona prawdopodobnie jakoś specjalnie przyprawiana, doprawiana, bądź też leżakowana. Natomiast tak gdzieś twój mętny osąd umysłowy napotkał na jakiś taki, nawet nie osad, co jakiś mętny śmiotek pływający pomiędzy tym lodem i szkocką, i twój dość trzeźwy, ale pijany umysł ocenia to jako potencjalne niebezpieczeństwo. Można by nawet rzec, że znalazłeś się w strefie niebezpieczeństwa. W takim razie oczywiście nie daję po sobie poznać, że cokolwiek poznałem. Tylko tak kątem oka obserwuję szóstkę i w momencie, kiedy zauważam, że któraś z tych kobiet zerka w moją stronę, przykładam szklankę do ust i lekko obracam się w drugą stronę, żeby nie zauważyła, że tak naprawdę się nie napiłem. Po czym z powrotem odsuwam i tak... takie ciekawy smak. Kiwam sobie tak głową sam do siebie, po czym dalej rozglądam się po klubie. Dobrze. Widzisz, że pani też ci swoim drinkiem kiwnęła, uśmiechnęła się do ciebie. Rozglądając się po klubie. Nie dostrzegasz nic bardzo jej podejrzanego, gdyż głównie twoją obserwacją teraz zajął się ten nadzwyczaj pyszny prawdopodobnie drink, którego raczej nie chcesz próbować, a szkoda. Ale zobaczymy, czy może piętro wyżej nie chcą próbować jakichś super drinków. Czyli wracamy do Amelii. Tak jest. Tutaj, Amelia. Rzeczywiście rozglądasz się, przechodzisz, gdzieś tam patrzysz, widzisz, że minęła cię jakaś dziewczyna, zmierzyła cię wzrokiem, takim dość zdziwionym, niosąc tacę z dwoma pustymi butelkami, podczas gdy ty dalej masz swoją pustą. Mhm. Powiedz mi, czy ty chcesz się bardziej jakoś rozejrzeć gdzieś, coś znaleźć, czy... Znaczy... Będę chciała spróbować zapamiętać osoby, które tu były. Szczególnie takie bardziej wydające się na zaangażowane w życie polityczne. Tego miasta. Dobrze. Ale że już tak powoli, wiesz, czas mi się kruszy, to tak rzucenie okiem, bardzo uważa i ewakuacja, bo za bardzo już zwracam na siebie tutaj uwagę. Dobrze, więc dość szybko rzuciłaś za tym okiem, zapamiętałaś, że jest na pewno pan Robin Atkins, pan pastor. Wracając zobaczyłaś, że towarzyszem pani Clover jest jakiś azjatycki mężczyzna w dość dobrze skrojonym garniturze i wyglądający jakby raczej pieniędzy miał dostatek. Jednak go nie kojarzysz, ale może jakbyś go zobaczył na jakimś zdjęciu, to byś go rozpoznała. Oraz zobaczyłaś też jeszcze jednego pana, którego kojarzysz, że rzeczywiście jest, powiedzmy, że dość prężnie działający, ale raczej jest opozycyjny do waszego obecnego burmistrza. I brakło mi dla niego imienia i nazwiska, niestety. Dobra. Czyli jakiś polityk, przeciwnik naszego burmistrza. Tak.
Raczej bratający się z Batesonem. Batesonem. Dobra. To będę się zwijać. Dobrze. Przynajmniej bardzo byś chciała się zwijać. Jednak widzisz, że drzwi od schodów się otwierają. I widzisz również, że po schodach wchodzi kobieta. Kobieta, na którą również zwróciliście uwagę na dole, która razem z prawdopodobnie ochroniarzem przeszła sobie wzdłuż całego klubu. Bardziej rzucił się wam ochroniarz w oczy, jednak zobaczyliście kobietę w czerwonej sukni ze złotymi elementami, z piętym kokiem, bardzo ciasno czarnych włosów. Pani zdecydowanie pochodzenia azjatyckiego. I widzisz, droga Amelio, że wychodzi właśnie, wchodzi przez drzwi i idzie jakby wzdłuż, tak, że będzie szła na wprost ciebie, chyba że coś też z tym zrobić. No na pewno chcę, będę próbowała ją uniknąć, tak żeby odbić lekko w prawo, typu w stronę bardziej sali i zaraz za nią jednak ruszyć w stronę drzwi. Dobrze. Czy chcesz wejść do jakiegoś po prostu z tych lóż? Na przykład, nie wiem, coś zgarnąć, posprzątać, czy... Tak, jeśli zobaczę jakąś po prostu pustą butelkę, na przykład coś takiego, wiesz, no to zgarnąć, wziąć sobie na Dobrze. Tacę. Dobrze, zobaczyłeś nawet trzy puste butelki, jedną do połowy pełną i widzisz, że tam siedzi trójka mężczyzn we własnym towarzystwie i widzisz, że jeden może to samo byśmy wzięli jeszcze raz. Tak patrz po reszcie, reszta tak. Ja kiwam głową, ale mam zamiar to totalnie zignorować. I widzisz, że panowie trochę podpici już? Trochę podpici, trochę zmęczeni życiem wszystkim, ale usłyszałeś, że za tobą przeszły już wyraźnie kroki na obcasach. Wychodząc, minęłaś się z panią, która widzisz, że zdąża na sam koniec korytarza. Czyli tam coś jeszcze jest. Dobra, ale już nie będę chciał. Nawet rzucając okiem, mogłeś zobaczyć, że tam wygląda ci to jak pomieszczenie dla szefostwa. Tak, dobra. To w takim razie ja się ewakuuję. Zdecydowanie już za bardzo kuszę los. Jakby to nie jest miejsce i nie jest coś, w czym Amelia się zdecydowanie czuje dobrze. Ona jest cały czas jak na szpilkach, zestresowana. Bycie tajną agentką to zdecydowanie nie jej bajka. Więc po prostu tyle, ile była w stanie zarejestrować, zapamiętać, to będzie musiało wystarczyć i chce już schodzić na dół. Dobrze. I dołączyć do Lucy. A zanim Amelia zejdzie na dół, ja bym proponował zrobić przerwę. I wracamy do was, widzowie, w kolejnej części odsłonie tej sesji. Po tym, jak wszystko zadziało się u góry i po tym, jak wszystko zadziało się u dołu, Lucia siedzi, to ja. Pije, rozmawia czasami z kelnerką, czasami mniej, tak, czasami więcej. Tak, zagaduję ją. No to dowiedziałaś się, że ogólnie już takie, jakby ci opowiada plotki i pierdoły głównie. No. Ale ogólnie gdzieś tam przystanie, zawsze coś pogada z tobą. No i już dużo ci przyniosła tych drinków.
Dobrze, ja piję wszystkie. A Roger będzie płacił. Jeszcze nie wiem, co będzie płacił. Znaczy, wiesz, że ja by, w miejscu, gdzie siedział Roger, tam stoją 4 drinki. No i dobrze. Ja podstałem, potem mówię, że to on wypił. Czy ja jeszcze ewentualnie mogę o coś dopytać? Nawet nie na zasadzie odegrania, tylko czy mogłam coś wyciągnąć jeszcze z niej i jakiegoś konkretniejszego? Nie. Już nie mogę zadać pytań. Możesz zadać pytania, ale nic konkretniejszego ci nie powiem. No to bez sensu zadawać pytania, skoro nie otrzymam na nie odpowiedzi. No tak. Po prostu ona nie, niewiele wie. Jakby jej nie zgubię, że nie może ci pomóc. Znaczy wiesz, ja ewentualnie chciałam dopytać, bo mi przyszło do głowy, że czy są jakieś wymagania, żeby tutaj tę pracę dostać, czy jakieś na przykład ona musiała spełnić wymagania i czy jakie są wymagania, żeby obsługiwać te loże VIP i tak dalej, nie? Takie rzeczy. Czy się coś podpisuje wtedy, bo to loża VIP, czy nie? Raczej takie, wiesz. Ona mówi, że to ci powiedziała tak w skrócie, że no ogólnie no jakaś prezencja taka w miarę, no bo wiadomo, że to jest praca z ludźmi i tak, żeby mówić głośno i wyraźnie i w miarę szybko zapisywać i w miarę dobra pamięć, ale taka krótkotrwała, to było sprawdzane, był taki test, że na przykład podali tam 5 rzeczy, miała szybko zapamiętać i później miała jakieś zadanie takie, że musiała przejść z tacą tam i z powrotem i tak bardziej w ten sposób. No dobrze, to co tam dalej się dzieje? Dalej się dzieje chyba to, że czy Roger wraca do stolika? No Roger na początku się nie spieszy, żeby wrócić do stolika. Jeszcze troszeczkę sobie krąży. Od czasu do czasu udaje, że popija tego drinka. Ale w końcu wraca. Mając pewność, że na pewno już ta kobieta zauważyła, że kilka razy przynajmniej uszknął z tego drina. Mhm. Rozumiem, że nasza loża jest tak, że nie widzi naszej loży. Nie. W sensie on nie widać, dobra. Nie. To odstawiam drinka. Widzę, że stoją 4 kolejne. Chlus, 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 chlus. Poczytek do Lucy. Jak chlus, chlus, jak ja je piłam, jak mi pani kelnerka je przynosiła. A. Ale przynosiła tobie, ale przynosiła też Rogerowi, żeby usprawiedliwić to, dlaczego tak długo tam stoi. Dobrze, okej. Okay. No to zaszło to pewne nieporozumienie. Dobrze, jest to wszystko wyjaśnione. Jeszcze raz, Roger, powtórz. Jak się dzisiaj bawisz wieczorem, Lucia? Patrzę na to skupisko szklanek przy mnie. No tak jak widać, coraz lepiej. I zauważasz coś niebywałego, ale Roger tak po trochę rozlewa tego drinka, tego doprawionego, po różnych szklankach, aż w końcu zostaje mu pusta szklanka. Czemu marnujesz? Znaczy, gdybym to zrobiła ja, to bym się nie zdziwiła, ale ty to robisz. Nachylam się tak do ciebie. To jest bardzo dziwne. Nachylam się do ciebie i bardzo cichym szeptem prawie że do ucha. Mam wrażenie, że ktoś mi chyba tego drinka doprawił. Roger, boisz się pigułki, wiadomo czego? Bardziej mam ochotę zobaczyć, co się wydarzy, jak będę udawać, że działa. Aha. Znaczy, ja ci nie dosypałam, to nie wiem, co ty chcesz, żeby to się wydarzyło. No. To mówiąc, wychodzę. I tak celowo lekko bardziej się zaczynam zataczać niż wcześniej. A gdzie wychodzisz? I tak masuję sobie głowę, taki zdziwiony. A powiedz mi, gdzie wychodzisz? Znaczy wychodzę przed loże, tak no. Żeby znowu być widoczny z szóstki. Okej. Okay. I na razie kieruję się powiedzmy tak w stronę toalety, tak mocno się zataczając. Mhm. Dobrze. Ale wchodzę i staję tak jakby udając, że myję ręce, że jak ktoś później wejdzie, to od razu tylko szuruburu. To jak jesteśmy już przy toaletach, to wrócimy tymczasowo do Amelii, która widzisz, że panowie tam ochroniarze normalnie tam
jak przeszłaś, to tak, to już? Nie trzeba? Powiedzieli, że to jakaś pomyłka, że chodziło o kogoś innego. A, no dobra, dobra. No. Wiecie, jest czasami taki, tyle ludzi, taki rozgardiasz, że to ktoś źle coś przekaże. No tam, chyba, że Kristen tam zobaczyła, że szefowa i... No pewnie tak, nie? Zauważyła to młodosław. No. Pewnie a nic, tak. nic, to tam. Dobra. No to ja to zabieram na dół. I schodzę na dół. Dobrze. Schodzisz na dół. Ja chcę zobaczyć, czy drzwi do tej łazienki dla niepełnosprawnych są otwarte? Tak. To chcę tam wejść, zostawić tacę, przemienić się z powrotem i wyjść. Okej. Ja czekałem tylko na moment, jak żuław powie... No, wychodząc widzisz osobę na wózku, która właśnie podjeżdża. Widzisz Rose. Raczej wątpię. Nie ma tam Rose. Natomiast dobrze, poszłaś tam. Tymczasem Roger, dosłownie za ścianą. Myśl ręce, jak rozumiem. Tak, i czekam, czy ewentualnie ktokolwiek, czy ten blondyn prawdopodobnie, bo tylko on tam był z mężczyzną kobietą, czy pałęta się tutaj do tej toalety przypadkiem, czy nie? Jeśli przez kilka minut nic się będzie działo, to po prostu wyjdę. Dobrze, myjesz zatem ręce, przez pewien czas się nic nie dzieje. Po chwili usłyszałeś dość, można by to nazwać, solidnego pierda soczystego i po chwili z kabiny wychodzi znajoma ci twarz. Kto tym razem? Jest to Kenny Bateson. Widzisz, że on jest trochę taki zdziwiony, trochę jest w szoku, a trochę jest taki skonsternowany. Ma taką minę. No. O, dzień dobry. Dobry wieczór nawet, można powiedzieć. No. Staram się cały czas sprawiać wrażenie nieco podchmielonego. No. Dobrze się pan bawi dzisiaj. Wybornie. Może panie przyznać, redaktorze, że to no to dobrze, dobrze. Przyjść tutaj. A pan jak się bawi? Bo widziałem, że kampania... Nie, to wie pan, to ja to tylko tak widzisz, że tak podszedł do ciebie i tak cię klepie po ramieniu. Ja to tylko tak wpadłem na chwilę porozmawiać ze starym znajomym, no i do toalety skoczyłem, ale nie to pan jak coś to nie widział, nie widzieliśmy się. Uściskał cię tak. Kogo? Nie było tu nim. Nie, no, nikogo już... nie widziałem, nikogo. Tak, to zostawmy. Poczułeś, że jeszcze coś tam wylądowało w twojej kieszeni? Od marynarki prawdopodobnie? Mhm. Znaczy ja udaję ciągle takiego... No to tutaj ma pan, wie pan, na drinki powinno starczyć. To... Proszę się dobrze bawić dzisiaj. Dziękuję panie Bejson. No, nieprawda. Chociaż... Nie, panie. Panie Smith. Tak. Dokładnie tak. Tak. Benny Smith. Do widzenia. Do widzenia, Smith. Wyszedł szybko przez drzwi. Drzwi się zamknęły za nim. Kiedy tylko wyszedł, natychmiast ściągam twarz pijaka. Znaczy... Większego pijaka niż Roger normalnie jest. Mm-hmm. Zaglądam, tylko zgaduję, że to pewnie Forsa. Tak. No, już myślałem, że coś ciekawszego. No tak, dobra. Widzisz, że z 200 przynajmniej. Nice. Zwróci się za drinki. Dobra. Wychodzę znowu z łazienki. Znowu przybierając formę taką, że ledwo łażę. I próbuję jeszcze wypatrzeć, gdzie Bateson potuptał. Nie widzisz go. Już go nie widzę.
Ale za to widzisz, dobra, to że tak... z sąsiedniej toalety wychodzi Amelia. O, Amelia, moje złoto, udaje oczywiście pijanego. Zataczał się i... Peyton tu jest i się z kimś spotyka. Może z właścicielką, albo z Clover, albo jeszcze tam parę osób jest ciekawych na górze. Co u ciebie, moje złoto? Mówię oczywiście na głos. O, chodź tutaj, bo tobie chyba już wystarczy tych drinków. Coś mi chyba zaszkodziło, wiesz, bo tak jakoś... Tak, nadmiar alkoholu. Nadmiar alkoholu. Chodź. Chodź, Roger, pójdziemy alkoholu sobie alkoholu nigdy za dużo? No oczywiście tak idę, robiąc trochę więcej szumu wokół tego, że podpity jestem. Ja też udaję taką delikatnie pod wpływem, ale że ja ogarniam jego. Mhm. Ale w momencie, kiedy się nachylamy, to tak półgębkiem do niej... Coś zauważyłaś na górze? Dużo wpływowych ludzi. I zdecydowanie zaangażowanych nie do końca legalne rzeczy. Rozum. Ejku, tutaj tak się zataczam teatralnie na ścianę i takie... A coś podejrzanego? Oprócz kobiet do towarzystwa w objęciach pastora? Niekoniecznie, niestety. A, pastor Kemu. Kiedyś już podejrzewałem go. To już mniejsze. Czemu podłoga się zrobiła krzywa? Mówię, przechylając się na drugą stronę. Chodź, Roger, chodź. Trzeba, musisz usiąść na chwilkę. Będzie ci lepiej. Tak. Ja jestem trzeźwy. Jestem trzeźwy. Ja absolutnie jesteś trzeźwy. Ja jestem trzeźwy. Trzeźwy jak po prostu... No i pewnie docieramy tak bełkocząc sobie do Lucy. Nie, Lucy tam nie ma. Ja sądzę, że Lucia wyszła dosłownie, nie wiem, parę chwil po Rogerze. Mhm. Zaczepiła kelnerkę. Jakby po prostu się rozminęła z wami. Zaczepiła kelnerkę, żeby doniosła jeszcze drinków i sama poszła do łazienki, bo wypiła z 4 albo 5 drinków, więc jej nie ma jak przychodzicie do stolika. Tym bardziej, że obstawiam, że już się szczaiłam, że nie ma za długo Amelii. Roger też sobie poszedł, więc zostałam sama. Wypadałoby się zainteresować, co się stało z koleżanką. Więc będąc w łazience, próbuję się przysłuchać, czy gdzieś nie będę słyszeć Amelii, albo czy po prostu czegoś nie zasłyszę, skoro już i tak tam jestem. Dobrze. Nie słyszysz, jak Roger pijany krzyczy, Amelia, moje złoto. Tak, to prawdopodobnie usłyszałaś myjąc ręce w łazience. Mam ręce zagłuszył mi to szum wody. Natomiast wy docieracie do stolika i podchodzi do was mężczyzna. Przepraszam bardzo pana, bo tak mi się wydaje, że chyba przydałoby się panu zamówić taksówkę. Spokojnie, mam samochód. Zresztą nie ja mam, tylko koleżanka ma. A ona nie pije. Chyba. Pijesz? Nie na tyle, żeby nie móc prowadzić. A to chyba, że tak. To... Także ja zaraz kolegę ogarnę, jeszcze poczekamy na jedną koleżankę. Już tutaj on sobie spokojnie usiądzie. Oczywiście. Dobrze. Postaramy się nie robić żadnych problemów. Ja już się po prostu tak zmartwiłem, czy będziecie mieli państwo jak bezpiecznie dotrzeć do domu. Dziękujemy bardzo. Szybkie pytanie. Rozpoznaje tego mężczyznę, czy nie? Czy to jest po prostu randomowy obsługa? Jest ochroniarzem raczej. Okej, dobra, to nic. Spokojnie, jestem grzeczny. Widzisz, że tak cię poklepał po ramieniu, Rogerze, ale tak po koleżeńsku i tak delikatnie, można by powiedzieć. Jak na tak dużą dłoń, to jest bardzo delikatna. Roger uśmiechnięty siedzi i faktycznie stara się być cicho. Mężczyzna stanął nieopodal. Jednak obawiając się jakiś rozrób pewnie.
Roger natomiast tak się tylko nachylił w stronę Amelii, tak wspierając się ręką i bardzo cichym szeptem do niej teraz rozmawiając. Mam wrażenie, że Bateson właśnie robi coś bardzo ciekawego. Tylko trzeba byłoby to jakkolwiek wypatrzeć, co nie? Nie wiem, czy słyszycie, jak mówię, czy nie? Mhm. Tak. Ja słyszę. Ale my tutaj Batesona nie widzimy. Nie. Prawdopodobnie jest w loży VIP. Prawdopodobnie jest na górze, a tam nie dość, że kelnerki też wyglądają zupełnie inaczej niż tutaj, to obawiam się, że trzeba mieć specjalne zaproszenie, żeby się tam dostać. Dałabyś radę przerobić mnie na jakiegoś porządnego celebrytę, który, wiesz, wchodzi tak, o, bo może? Bosem sobie poradzę. Mogę spróbować. Ostatnio przecież się udało, że trochę przerobiłam naszą złodziejkę, prawda? Tylko byśmy musieli chyba w ogóle stąd wyjść, żebyś wszedł jakby od początku. No, trzeba byłoby tak zrobić. Boję się też jednej rzeczy. Mam wrażenie, że ktoś mi chciał doprawić drinka. Wiesz, jednak jesteś dziennikarzem, a tu są osoby, które nie chciałyby, żebyś zapamiętał, że były. Ja się nie mogę rozpoznać kobiety, która mi to... szybkie pytanie. Nie rozpoznałem, co to za kobieta, tylko po prostu jakaś... Wydawało ci się, że jakby gdzieś tak miałeś jakby taką mgłę mózgową, że jakby masz na końcu języka, kto to jest, ale nie masz pojęcia, kto to jest. Jakby nie potrafisz połączyć twarzy z nazwiskiem. No dobra. Mam wrażenie, że już ją kiedyś widziałem, ale nie jestem pewien gdzie. Jedna jest ruda, ma zieloną suknię, druga jest ciemnoczarna, nie wiem, która mi postawiła drinka, ale ten drink miał coś w sobie dziwnego. Nie wiem dokładnie co, ale wolałem tego nie wypić na wszelki wypadek. Starałem się zgrać, wiesz, że niby to piję i w ogóle, ale... Mhm. Zastanawia mnie, co by się działo, jakbym teraz wyszedł, udając, że naprawdę nie jest ze mną dobrze. Czy by wyszła też, czy co? Możemy wyjść razem. I ja w razie czego też potem będę mówić na zewnątrz cię. Tylko wiesz, czego się boję, że jeżeli wyjdziemy razem, to może możemy spłoszyć kogoś, kto ewentualnie chciałby coś od nas, wiesz, pojedynczo. Mm-hmm. Dodatkowa osoba może spowodować, że wiesz, przynęta się nie uda. Możemy zrobić ewentualnie tak. Wyjdę mówiąc, że idę zapalić. Mm-hmm. Tak dość ostentacyjnie i że wychodzę już. Ty powiesz, że ten, że wróć, że dołączysz do mnie później, bo jeszcze tam czekasz na Lucję i zobaczymy, czy coś się wydarzy, czy nie. Jeśli nie, to robimy plan ze zmianą w celebrytę. Jeśli się wydarzy, no to zobaczymy, co się wydarzy. Dobra. To tak jak powiedzieliśmy, robimy? W międzyczasie no to w takim wydaje razie mi się, że Lucja chyba już wychodzi, czy... No, jeśli nic po drodze mi się nie udało zasłyszeć ciekawego albo zauważyć, to tak, no bo cóż, będę robić samotna jak palec niepotrzebny. W toalecie raczej słyszałaś tylko jak jakaś kobieta rozmawiała prawdopodobnie sama do siebie, bo nikt jej nie odpowiadała, tylko sama sobie trochę odpowiadała i chyba trochę za dużo wypiła, takie miałem wrażenie. Jednak siedziała w kabinie zamknięta. Okej. Okay. I raczej tak wesoło sobie gadała. Że no, że się jej poszczęściło. I że taki przystojny amant i w ogóle. I później takie.
Ja mam wyjściowe majtki, czy... Nie, no wyjściowe. Może być. Mnie akurat takie rzeczy nie interesowały. Bardziej mnie interesowały inne, nawet nie, wychodząc. Były sto, jeszcze... Tam są te inne drzwi i tak dalej. Inne panie, ale one raczej były równie zażenowane sytuacją, jak i reszta. No to wracam do stolika. Dobrze. Metalowe drzwi natomiast zobaczyłaś na końcu korytarza, jednak były one zamknięte. Okej. Okay. Wracając do stolika, widzisz, że jest tam Roger i Amelia i niedaleko stoi dość barczysty, łysy jegomość. Klapłam se na siedzeniu. O, Lucia! Oczywiście znowu udaję pijanego, aczkolwiek puszczam ci oko, żebyś wiedziała, że to nie jest na serio. Właśnie o tobie myśleliśmy. Znaczy ja myślałem, a Amelia mówiła. Ja myślałem, ona mówi. I stwierdziliśmy, że wy jeszcze możecie sobie chwilę zostać, ale ja się idę przeleczyć i dotlenić. Bo tak troszeczkę powiem ci, że tutaj za bardzo się kręci ta sala. Tak trochę za bardzo. Za bardzo się kręci. Tak, Roger, tobie się przyda chyba troszeczkę tlenu. To zaraz do ciebie dołączymy, co? To jeszcze chwilkę sobie tu posiedzimy. Zapalę sobie w międzyczasie. Także, moje drogie panie... Czy pan ochroniarz jest w stanie słyszeć, o czym mówimy? Raczej nie. Patrzę na Rogera jak na debila. A myślałem, że normalnie słychać, jak tak rozmawiamy. No dobra, dupa. Znaczy, może ktoś słyszeć, ale pan ochroniarz nie. No okej, okay, dobra. Poczytek sobie. Drogie panie, do później. I idę takim bardzo chwiejącym się z lewa na prawo krokiem. Dobrze. Wychodzę. Dobrze, wyszedłeś z klubu. I to ciebie ciekawi, co robisz dalej. Staję gdzieś obok wejścia. Mhm. Tak ciągle się kołysząc. Udaję, że nieudolnie próbuję odpalać ciągle papierosa. Ale mimo wszystko kącikiem oka obserwuję cały czas wejście. Czy przypadkiem nie wychodzą pewne osoby, które wcześniej obserwowałem? Nie. Wręcz ci powiem więcej. Mijając loże, widziałeś, że jest pusta. O. Natomiast na papierosie widzisz, że tutaj stoi jakiś mężczyzna, który się opiera ciężko ręką o ścianę. Jedną ręką, drugą pali papierosa, przynajmniej trzyma go w ręce, która jest tak już leniwie zweszona po boku. I tak widzisz, że stoi w samej marynarce, w sumie na zewnątrz, bez płaszcza, bez niczego. A, swój płaszcz odbieram, żeby później nie było. Dobrze. Tak patrzę się tylko na niego, trochę zdziwiony. Czy ja go poznaję? Raczej nie, pewnie jakiś znowu przypadkowy. Dlatego odpalam i po prostu czekam zobaczyć, czy coś się wydarzy interesującego. Tam ewentualnie się pokręcę, pokuszę los, na przykład wychodząc kawałek za róg. Okej. Okay. Nic, tak? Idziesz kawałek za róg, widzisz, że parking jest pełen samochodów, że gdzieniegdzie tylko brakuje wolnego miejsca. Ale tak to jest raczej pełen. Oraz jest pan w budce, który część samochodów prawdopodobnie sam zaparkował i ma tam kluczyki niektórych gości. Dobra, to w międzyczasie zaczynam sobie wertować w głowie gwiazdy, celebrytów oraz inne znane osobistości, które są na tyle wysokopoziomowe, że raczej ludzie schodzą im z drogi, jak je widzą, ale jednocześnie wiem, że raczej nie powinno ich dzisiaj być. Jeśli nie w mieście, to przynajmniej nie tu. Bo na przykład wiem, że pojechali na jakąś małą delegację, że coś innego, cokolwiek. Żebym miał po prostu pewność, że celebryta, ale nie będzie sytuacji, gdzie dwóch celebrytów spotyka się w barze. Dobrze, to możesz kojarzyć jednego takiego, który raczej nie powinno go tu być. Możesz sobie go w pełni wymyślić. Dobra. Dość
O, wiem, wiem w takim razie. Dobra, to powiem tobie już, jak przyjdziesz. Dobra. To... Jak Roger się oddalił, to ja się nachylam do Lucy. No, powiem ci, że na górze się parę ciekawych osób kręci. I to tak ich... No... To kurde pomieszczenie, dość, że tam są kobiety do towarzystwa, kelnerki są prawie że roznegliżowane. Jakby zupełnie inne miejsce. Nie mogłam się tam za długo kręcić, bo jakby widać było, że jestem nie na miejscu. Ale Tkinsa widziałam, Clover widziałam. Nie wiem, czy kojarzysz tego pastora, który ciągle mówi o nawróceniu, to z dwoma młodymi kobietami chyba próbował je oczyścić wódką od środka. Masakra. Lusięce środki. Pastor lubi... Widziałam chyba właścicielkę lokalu, jakąś Azjatkę w czerwonej sukni. Ale no, musiałam jej unikać, bo by od razu rozpoznała, że coś chyba jest nie tak, że ja się tam kręcę. Mogę kojarzyć, jak wygląda właścicielka tego klubu, czy nie bardzo? Możesz, bo możecie ją kojarzyć z gazet. Ale raczej nie w czerwonej sukni, tylko raczej ewentualnie z jakichś ogłoszeń, reklam, billboardów kancelarii prawniczej. O, jest Miranda? Tak. Ojej. No jest właścicielką tego klubu? Tak na to wygląda. Z tego, co ci opisała Amelia. To faktycznie to jest Miranda. O kurde, nie poznałam jej w pierwszym momencie. No tak jak zaczęła się opisywać, to tak mi się skojarzyło. No, więc tam jest naprawdę śmietanka towarzyska. Ale... Roger powiedział, że w ogóle widział Batesona. I plan jest taki, że... Mógłby zapłacić. Plan jest taki, żeby sprawić przemienić Rogera w jakiegoś celebrytę, którego nie ma chwilowo w mieście, żeby on się spróbował tam dostać jakby jako gość. Jednak wiesz, że on ma większe gadane ode mnie, więc to może zadziałać. Więc pytanie, czy próbuję, więc chyba zaraz trzeba będzie wychodzić i spróbować. Numeru. My w tym czasie co będziemy robić? Nie wiem, ja nie wiem. Ja się ogólnie tu nasiedziałam, ja bym coś porobiła. Ja wiem, ja też. I nie wiem, co ja bym mogła tu więcej zrobić, czy powiedziesz. Jak ty masz jakiś pomysł, to zamieniam się w słuch. Potem do tego klubu. Mogę wywnioskować z tego, jak jest ułożony i zbudowany, bo wiemy, gdzie są loże VIP. W sensie my, no i jakby Amelia powiedziała, czy są tam jakieś okna, lufciki, cokolwiek, żeby można było tam zajrzeć z zewnątrz? Okna są. Natomiast z zewnątrz? Jakby nic przez nie nie widać i od wewnątrz, jak Amelia je widziałaś, widzisz, że są po prostu bardzo szczelnie za... Że nawet nie da się ich otworzyć, tak? Otworzyć możliwe, żeby się dało, tylko są bardzo szczelnie zakryte, żeby nic nie wpadało i nic nie wypadało ewentualnie. Seniorz sobie tam prywatność... One są od frontu, czy są z boczku na przykład? Część jest od frontu, część jest z boczku. Okej. Okay. Część jest jakby od strony... Nie, od strony parkingu nie ma. Tylko od strony ulicy. Dobra, to mi wystarczy. Dobrze, a Roger ci mówił, za kogo ma się tam pomalować? Powiem pewnie na zewnątrz. Miał się jeszcze zastanowić. To chodźmy, zanim zrobi coś głupiego. I wymyśli, że się przebierze za kogoś głupiego. Dobra, możemy tak zrobić. Dobra, to idziemy w takim razie. Dobrze. Zanim wy tam dojdziecie, ja przejdę na szybko do Rogera, zanim nie zdąży go ktoś powstrzymać przed czymś głupim.
Rogerze, zanim... bo rozumiem, że ty się tam rozglądałeś. I widzisz, że podjeżdża do ciebie, pod ciebie. Elegancki samochód, czarny, raczej w stylu luksusowych. Widzisz, że ktoś opuścił korbką drzwi. I widzisz, że kobieta rudowłosa tak wychyliła głowę do ciebie. Dzień dobry. Dobry wieczór nawet. Wytrzeźwiał już pan? Można tak powiedzieć, a co? To miałem taką nadzieję, że pan wytrzeźwieje. Słucham, o co chodzi? Zechce pan wsiąść? Może? W tym momencie w głowie Rogera są dwa Rogery. Wsiądź. Nie. Wsiądź. Nie. A o co chodzi? I tak zaciekawiony się przesuwam nieco. Plus próbuję zajrzeć do wnętrza samochodu również. Widzisz, że we wnętrzu samochodu jest również kobieta ciemnowłosa. Minimalnie może mniejszą karnacją. Ale można powiedzieć, że ona ma śniadą. Natomiast rudowłosa pani ma dość mocno bladą. Oraz jest na miejscu kierowcy krótko ostrzyżony pan, który jest za jakąś szybką dodatkowo. Ja tak niby przypadkiem. I widzisz, że tutaj są chusteczkę. Miejsca, że jest kanapa przednia i tylnia. Lekko wyciągam chusteczkę, lekko jakby się ocierając, ale w razie czego zasłaniam już nos, gdyby coś miało pójść nie tak. I nachylam się bardziej do tego samochodu, mówiąc, chce pani ze mną o czymś porozmawiać i czy my się znamy? Częściowo tak. Znaczy, my się nie znamy, ale się znamy. Czujesz, Rogerze, że coś ci się tam w głowie kołacze, co nie jest do końca Rogerem? Co nie jest Rogerem? Co nie jest Rogerem. Czy Surt się budzi? Takie masz wrażenie i widzisz, że jest tak... jakby próbował sobie coś przypomnieć i takie ma... Czekaj. Skąd się kojarzę? W myślach. Tak. No to powiedz szybko, co jest. I słyszysz ciszę, nie? Jesteś pomocny niesamowicie. Tak jak ty za każdym razem. Dzięki wielkie, no super. Ale tak na głos. Wie pani, to brzmi wyjątkowo tajemniczo, że pani mnie niby zna, a panią nie. To zapytam jeszcze raz. Wsiada pan? Czy woli pan... dalej narażać się na własną rękę? To znaczy, oczywiście, jeżeli by pan przypadkiem sobie zrobił krzywdę, raczej by mnie to bardzo... przynajmniej część mnie by to w ogóle nie obeszło. A nawet by mnie to ucieszyło. Ale mnie jako mnie już mniej. Ja wiem, że pan wie, o czym ja mówię. Pan wie, że... ja wiem. Opuszczam rękę. Tak patrzę się jeszcze chwilę, a tymczasem ten na chusteczce, wyciągając szybko długopis, zapisuję bardzo krótką informację, taką błyskawicznym pismem, no jak najszybszym tylko potrafię. Graszkę wywalił. Jak najszybciej potrafię, tylko zapisuję ogólny opis samochodu i dopisek w razie czego ratujcie. Czekaj, mówię, poczekajmy, bo może wróci. O. Jest.
Szybko to zapisuję. Mhm. Mówię, no to chyba nie mam wyboru. Po czym idę w stronę drzwi samochodu. Mhm. Drzwi się otwarły od środka? Rzuciłem wcześniej chusteczkę, zanim się otworzyły. I wsiadam, mając nadzieję, że dziewczyny znajdą chusteczkę z informacją dla nich. Tymczasem, obie panie, odebrałyście się swoje płaszcze. W momencie, jak Roger wsiadasz do samochodu, drzwi się za tobą zamykają, czujesz wiosenno-kwiatowy zapach. Wiosenno-kwiatowy? Tak. Z czymś mi się to kojarzy. Auto powoli odjeżdża. Obydwie panie natomiast wychodzicie z klubu. Widzicie odjeżdżające czarną limuzynę. Tylko raczej jakby to nie jest limuzyna taka mega długa. To nie jest long limuzyna. Tylko to jest z tych krótszych. Elegancki sedan. Tak. Widzicie, że takie auto odjeżdżam, natomiast nic wam się nie rzuca. Jednak nie widzicie w pobliżu Rogera. Widzicie jedynie mężczyznę, który w palcach ma resztkę papierosa, opierającego się o ścianę, który nie jest Rogerem. Tak. Dzień dobry, piękną panią. A Boże, papieroska. Nie, dziękuję, nie palę. Tak, chętnie. To, widział pan takiego gałgana ładnie ubranego, co mógł coś popijać i palić? A, ten pan, co palił papieroska. No. To poszedł. Ta, w kierunku parkingu chyba. A mnie to kluczyki zabrali. No raczej pan nie jest. Z lokalu, tak? Zabrali panu kluczyki? No, ten samochodowy magik, co tak samochody ustawia. To musi pan wejść po nie, żeby pan od... Nie, bo ja jestem pijaniutki. To taksówkę może panu zamówią ze środka. A tak, tak, czekam. Chyba nam Lucy je zawiesił. Chyba tak. Mhm. Więc kontynuujmy, tak jak powiedziała. Gdzież pan tak chyba. No. No i poszedł sobie tam za róg i nie wrócił. Ja się rozglądam za czymś. Ja idę tam, gdzie wskazał pan. Dobrze. Gdzie w tamtym kierunku? Ja się rozglądam na przykład za śladami bójki. Czy na przykład z kimś się nie pobił, albo coś takiego. Za kraterem. Za kraterem. Śladów bójki nie widać, natomiast widać porzuconą materiałową chusteczkę. Tak. W pobliżu parkingu. Która jest zapisana. Okej, okay, to jest dziwne. Bo jakby rozumiem, że chusteczka może sobie leżeć, ale jak widzę na niej jakieś zapiski, to stwierdzam, dobra, niech będzie. Podniosę, zobaczę. Zapisane jest pismem Rogera i przekazuje dokładnie tą informację, o której on wspominał, czyli samochód oraz to, że... To w razie czego ratujcie. Tak. Jak mamy ratować, jak nie wiemy, gdzie on pojechał? Pokazuję notatkę. Zapisałem wam dokładny opis. Chyba nawet, nie wiem, czy byłem w stanie zauważyć numer rejestracyjny? Tablic nie, ale cały opis samochodu byłeś w stanie. Ja nie mam absolutnie pojęcia, co zostało zapisane, gdyż nie mam internetu, więc nie wiem, co tam było. Czarny, elegancki sedan. Wsiadłem. Jakby czego ratuj... Jakby co, to ratujcie mnie. Po prostu szczupowy. No. Jezu, po prostu... Jak mamy znaleźć w tym mieście czarnego sedana i w razie czego go ratować, no? Wyślijcie psy gończe, nie wiem.
Nie wiem, zawsze głupim pomysłem jest zostawianie Rogera samego, bo on zawsze coś zrobi dziwnego. To już lepiej jak nie. Ja zostaję sama, ja przynajmniej dziwnych rzeczy nie robię, siedzę i piję. A dalej mnie zostawiacie samego? Ciebie nie ma w tej scenie. No właśnie, nie wiem. No, jesteś w stanie go wyśledzić jakoś, czy nie bardzo? Tak, ale nie wiem, czy mam ochotę. Bo na własne życzenie wpakowuje się w bagno, a potem narzeka, że wpakował się w bagno. I się zastanowię jeszcze kwadrans, czy chce mi się go szukać. Może uda mu się coś ustalić. Na pewno. Nie wątpię. Tylko jak zauważyłaś, nie mam zbyt dobrego humoru i nie jestem w nastroju na ratowanie znowu Rogera. A co się stanie dalej z Rogerem? Gdzie Rogera zawiozą i czy ktoś go będzie ratował, czy jednak nie? To dowiemy się na kolejnej sesji Piołu i Róży. I bardzo dziękuję wam, moi drodzy gracze, za dzisiejszą sesję. Dziękuję bardzo, drodzy widzowie, że byliście z nami. Możemy zrobić rajd do Rzucaj, nie gadaj, do nich nie robiliśmy nigdy rajdu. Nie? Chyba nie. Albo może raz. Pozdrówcie Marka ode mnie. Marek robi dobre statystyki. Tak. Jest na pewno Rudy, jest Jakub, mistrz gry. O, dobra ekipa. Tak, więc my lecimy. Dziękujemy wam serdecznie za dzisiejszą sesję. Żegnamy się z wami. I do zobaczenia na kolejnych sesjach Popiołu i Róży. Nie skopiować rysów twarzy tej kolejnej. Że działa też z kimś, kto działa przeciwko burmistrzowi. A...